Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym stuleciu niepodległego państwa ukraińskiego, które zaczynało właściwie w podobnym czasie i w bardzo zawikłanych czasach, co państwo polskie. No, nam się lepiej udało. To spotkanie udało się zorganizować dzięki staraniom dwóch sekcji klubu, sekcji współpracy z katolikami na wschodzie i sekcji wschodnioeuropejskiej. Chciałem przywitać serdecznie naszych panelistów, panów profesorów Jana Pisulińskiego i Romana Wysockiego. To spotkanie poprowadzi profesor Andrzej Fryszka, którego nie muszę witać, dlatego że on jest tutaj gospodarzem, jest członkiem zarządu klubu. Ale bardzo się cieszę, że zgodził się poprowadzić to nasze spotkanie. No i przede wszystkim bardzo serdecznie witam ambasadora Ukrainy, pana Andrzeja Deszczycę. Bardzo się cieszę, panie ambasadorze, że pan znalazł czas, żeby tutaj z nami spędzić ten wieczór. Proszę państwa, Klub Inteligencji Katolickiej, mówię to do tych, którzy może tutaj rzadziej przychodzą, w swojej ponad 60-letniej historii był zawsze środowiskiem dialogu i pojednania. Byliśmy wśród pionierów pojednania polsko-niemieckiego, pojednania chrześcijańsko-żydowskiego, w ruchu ekumenicznym. Zawsze uważaliśmy, że lepiej jest coś łączyć niż dzielić. I te efekty tego jakieś były, mimo bardzo złej wówczas atmosfery wokół pojednania rozmaitego rodzaju, i dzisiaj one się niestety też zaczęły psuć. Ale uważamy, że trzeba działać. Takie jest po prostu nasze chrześcijańskie wyzwanie. Dla ilustracji tego procesu powiem, że kiedy straciliśmy swoją siedzibę na Kopernika, musieliśmy kupić. Kupiliśmy właśnie to pomieszczenie, w którym jesteśmy, i na początek potrzebne nam było 1 000 000 zł. Zwróciliśmy się z apelem do członków, do różnych ludzi dobrej woli, i rzeczywiście zebraliśmy tę sumę bardzo szybko. I tutaj na tej tablicy mamy wymienionych wszystkich tych darczyńców. Co jest bardzo tutaj charakterystycznego, co nawiązuje właśnie do naszej postawy dialogu i pojednania. Obok znaku prymasa Polski księdza kardynała Glempa jest logo Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. To było coś, co było zupełnie bez precedensu w tamtym czasie. Także budujemy te mosty, bo most się buduje długo, a wystarczy przyłożyć jakiś ładunek wybuchowy i most przestaje istnieć w ciągu minut. Także robimy to, co uważamy za stosowne. Oddaję teraz głos profesorowi Andrzejowi Fryszkę, który poprowadzi nasze spotkanie. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja zacznę od przedstawienia troszkę bliższego naszych panelistów, naszych gości. To słychać, czy nie za bardzo? Otóż pan profesor Jan Pisuliński jest autorem dwóch książek, które pamiętam. Jedna to jest to, w tej chwili tu Państwu pokazuję. To się nazywa Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej 1823, wydane w bardzo ważnej serii monografie Fundacji Nauki Polskiej w roku 2004. No i to jest rzeczywiście kompendium wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich tego czasu, o którym dzisiaj mamy mówić. A druga książka, którą ukazała się chyba w zeszłym roku, to jest problem wysiedlenia Ukraińców z Polski po roku 45.
Więc zasadnicza monografia, prawda, pełna szczegółowych danych o tym dramatycznym epizodzie, który właściwie kończył istnienie tutaj polsko-ukraińskiego pogranicza. Natomiast pan profesor Wysocki jest autorem monografii wydanej już trochę lat temu, z 10 pewnie jakoś tak, o organizacji ukraińskich nacjonalistów, też zasadniczej monografii. Mamy zatem tutaj okazję porozmawiać z wybitnymi znawcami tematu, wybitnymi znawcami polityki ukraińskiej i polityki polskiej. No i wykorzystamy tutaj panów wiedzę i przemyślenia. Proszę państwa, znaczy mówimy o początkach państwa ukraińskiego w roku 18. W zasadzie to jest rok, kiedy Ukraina powstała jako państwo osobne. Najpierw po rewolucji Centralna Ukraińska Rada ogłosiła autonomię wobec Rosji. To jest pierwszy etap wydzielenia państwa ukraińskiego, powstawania ukraińskich instytucji po rewolucji lutowej 17 roku, a następnie w roku 18 po traktacie brzeskim, słynnym traktacie brzeskim i ustąpieniu bolszewików z całego tego wielkiego obszaru, kraje bałtyckie, Białoruś, Ukraina, jest powstanie państwa, no, państwa hetmanatu tak zwanego, który będzie trwał do jesieni roku 18, kiedy upadną Niemcy, upadną państwa centralne, upadnie również hetmanat i nastąpi przewrót rewolucyjny taki, prawda, panowie pewnie dokładniej to opowiedzą, na mocy którego powstaje nowa władza republikańska i kontynuuje, że tak powiem, tradycję państwa ukraińskiego już w wersji republikańskiej, a zarazem jednocześnie zaczyna się, prawda, wielka wojna ze wszystkich stron, prawda. Bolszewicy nadciągają od wschodu, Polacy, prawda, wojują z zachodnią Ukrainą, Lwów, no i jest to, jeszcze idzie Gdenikin z południa, mamy, że tak powiem, obszar ogromnych konfliktów. Proszę panów, no właśnie, czy jakie były szanse, że tak powiem, powstania i stabilności państwa ukraińskiego właśnie tą jesienią 18 roku? Czy ten przewrót, że tak powiem, który nastąpił, prawda, nastąpiła nowa władza, władza, że tak powiem, lewicowa, hetmanat upadł, czy to było, że tak powiem, kreatywne, czy przeciwnie, znaczy spowodowało komplikacje? I w ogóle, jaka była sytuacja generalnie w tym momencie na tamtym terenie? Jeśli można, tak bardzo krótko. Zacząłbym od tego, że właściwie przed upadkiem caratu nie spodziewano się tego, że państwowość ukraińska będzie rozwijała się nad Dnieprem, ponieważ to Ukraińcy byli podzieleni między dwa imperia, Imperium Romanowów i Imperium Habsburgów. I to w Galicji dzięki liberalnej ustawodawstwu było rozwinięte szkolnictwo, właściwie swego rodzaju rozwinięte bardzo dobrze społeczeństwo obywatelskie ukraińskie z licznymi organizacjami, partiami i tam miał być ten Piemont ukraiński, tak jak Piemont we Włoszech miał być początkiem państwowości ukraińskiej. Tymczasem jednak upadł nieoczekiwanie w gruncie rzeczy tak naprawdę carat i w tym momencie działacze ukraińscy, którzy pozostali, bo część była na emigracji, działacze ukraińscy, którzy pozostali w Kijowie, stworzyli Ukraińską Centralną Radę, taki pierwszy organ, który miał reprezentować tak naprawdę społeczność ukraińską. Właściwie przed 1918 rokiem nikt nie myślał o tym, że będzie się tworzyło państwo ukraińskie, bo było to raczej niewyobrażalne. Stopniowo ta idea się krystalizowała, a przede wszystkim przyczynił się do tego fakt, że próby uzyskania autonomii terytorialnej w porozumieniu z rządem tymczasowym rosyjskim Kierenskiego toczyły się rozmowy na ten temat, toczyły się bardzo długo. Wtedy postanowiono metodą faktów dokonanych najpierw powołać rząd pod taką trochę zamaskowaną nazwą Sekretariatu Ludowego na czele Wołodymyrem Wynyczenką.
właśnie spośród partii reprezentowanych w Ukraińskiej Centralnej Radzie, to byli głównie socjaliści, socjaldemokraci i socjaliści rewolucjoniści. Ukraińska Partia Socjalistów-Rewolucjonistów na czele z wybitnym historykiem Michałem Pruszewskim, który przewodniczył Ukraińskiej Centralnej Radzie, a rządem kierował Włodymyr Wynyczenko z socjaldemokratów i właśnie te początkowo myślano o autonomii terytorialnej. Jednak przewrót bolszewicki stworzył zupełnie nową sytuację. Odpowiedzią Ukraińskiej Centralnej Rady był tak zwany Trzeci Uniwersał. To była nazwa sięgająca tradycji kozackiej. Uniwersałów wydawanych przez hetmanów ukraińskich. I w tym Trzecim Uniwersale z listopada 1917 roku powołano twór o nazwie Ukraińska Republika Ludowa, która miała być częścią sfederowanej, demokratycznej Rosji. Problem w tym, że bolszewicy, wbrew temu, co głosili o zasadzie do samostanowienia, nie chcieli żadnej sfederalizowanej Rosji, chcieli mieć pełnię władzy, a nie wyobrażali sobie tej pełni władzy bez Ukrainy, bogatej w zboże, cukier, węgiel i żelazo. I z tego powodu dokonali agresji na terytorium ukraińskie. W tej sytuacji właśnie 22 stycznia 1918 roku ogłoszono, że Ukraińska Republika Ludowa staje się państwem suwerennym, czyli zerwano z iluzją możliwości federacyjnej Rosji i stąd to stulecie, które w tym roku jest obchodzone. Później jednak problem polegał na tym, że brakowało armii i stąd pomoc niemiecka, traktat sfinalizowana w postaci traktatu brzeskiego, pierwszego traktatu brzeskiego podpisanego 9 lutego 1918 roku, którym państwa centralne, a więc Niemcy i Austro-Węgry, uznały państwowość ukraińską w zamian za dostawy przede wszystkim zboża. Dostawy zboża, z tym, że to państwowość ukraińska powstała już od razu w tym momencie w kolizji z państwowością polską, ponieważ Ukraińcy domagali się w tym traktacie i uzyskali zgodę na przyłączenie do państwa ukraińskiego terytorium tak zwanej Chełmszczyzny. To była gubernia, faktycznie to było terytorium gubernii chełmskiej, którą utworzył jeszcze car w 1912 roku, obejmującą tereny dzisiejszej Lubelszczyzny, zamieszkałe przez ludność prawosławną, częściowo Polaków, tereny o charakterze mieszanym, którym obie strony rościły sobie pretensje. W Polsce Polacy tak się uburzyli, że w zasadzie dochodziło do masowych protestów, strajków, właściwie zerwało to iluzję możliwości stworzenia własnej państwowości w oparciu o Austriaków, w oparciu o cesarza Karola. I to było jednym z powodów, dla których zerwano z tą tak zwaną orientacją austriacką w polskiej polityce, o czym się czasami zapomina, właśnie, że państwa centralne wówczas poparły w tym sporze o Chełmszczyznę, poparły stronę ukraińską. I tak można powiedzieć, to jeżeli chodzi o tą genezę. I tak ta sytuacja trwała, w gruncie rzeczy państwo ukraińskie trwało z łaski i niełaski państw centralnych. Nie udało jej się stworzyć centralnej administracji na tyle sprawnej, bo był to, można powiedzieć, okres anarchii. Wyzwania bolszewików do tego, żeby nie walczyć, zawarty przez nich traktat, drugi traktat brzeski, który kończył wojnę między państwami centralnymi a Rosją, spowodował, że byli żołnierze masowo wracali z frontu, mieli broni, natomiast no, słabe były organy centralne. Organy, pamiętajmy, że administracja wcześniej była w rękach praktycznie wyłącznie rosyjskich. Rosyjscy urzędnicy nie chcieli służyć państwu ukraińskiemu, ponieważ nie uznawali je za sobą. Uważali, że to był sztuczny twór Ukrainy, nazywano Małą Rosją. Efekt był taki, że w zasadzie nowe powstałe państwo pozbawione było w dużym stopniu możliwości efektywnego sprawowania władzy. Na to nałożyła się okupacja większości Ukrainy przez wojska niemieckie i austro-węgierskie, która powodowała, że z jednej strony te wojska niemieckie i austro-węgierskie obroniły Ukrainę, nowo powstałe państwo, przed bolszewikami, ale za cenę zależności od Berlina
i Wiednia. Można powiedzieć, że sytuacja w tym momencie Ukrainy paradoksalnie była nawet lepsza. Większe szanse na utrzymanie własnej państwowości niż Polski, bo pamiętajmy, że Królestwo Polskie powołane aktem dwóch cesarzy w listopadzie 16 roku tak naprawdę było wówczas iluzoryczne, a władze właściwie też nie mieliśmy własnej administracji, bo powstała tylko tymczasowa Rada Stanu, Rada Regencyjna, ale spora część była wciąż okupowana, przecież było stanowisko generała gubernatora chociażby na Lubelszczyźnie. Także wydawało się, że można powiedzieć, że Ukraińcy mają większe szanse na własną państwowość. Sytuacja zupełnie zmieniła się właśnie wraz z zakończeniem I wojny światowej z klęską państw centralnych. Ona zupełnie odwróciła sytuację. To Polska, która grała niejako na dwa fronty, to znaczy dzięki Komitetowi Narodowemu Polskiemu uzyskała uznanie Antanty dla własnej państwowości, stanęła na silniejszej pozycji, ponieważ ukraińskiej państwowości właśnie przez to, że przeszła na stronę państw centralnych, mocarstwa Antanty nie chciały uznać. I to były takie, można powiedzieć, takie okoliczności, które poprzedzały tą sytuację listopadową. Ale chciałbym też przedłużać, bo jest na pewno dużo wątpliwości. Nie, bo jeszcze musimy, że tak powiem, równolegle wrócić, czy wstąpić na chwilę do Kijowa, do Lwowa. Ponieważ, i tu właśnie jest pytanie do pana, ponieważ ten sam moment, czyli 1 listopada, prawda, to jest wybuch walk we Lwowie polsko-ukraińskich i to rzadko sobie uświadamiam, jeszcze państwa polskiego nie ma. Przecież Piłsudski wróci do Warszawy 10 listopada. To już 10 dni będą trwały walki we Lwowie. W zasadzie ten wybuch walk tam jest spontaniczny, oddolny i określa w bardzo poważnym stopniu sprawy polsko-ukraińskie, o których tu będziemy mówić. O przybliżenie tego problemu bardzo proszę pana profesora Wysockiego. Dziękuję. Ja spróbuję może jeszcze krócej. Ale spróbuję też się cofnąć do trochę wcześniejszego okresu. Dlatego, że jeśli tak sobie przypomnę dobrze, to z wszystkich osób, które do pierwszej wojny się zajmowały kwestią narodowościową w Europie Wschodniej, poza znanym mi tekstem Seton Watsona, brytyjskiego badacza, nikt w zasadzie nie zwracał większej uwagi na to, co się dzieje na tym terenie. Ale Seton Watson na długo przed pierwszą wojną światową pisał o tym, że Ukraińcy posiadają ogromny potencjał. Z tym potencjałem to troszeczkę jest tak, że to jeszcze nie wystarcza na rozstrzygnięcie pewnych kwestii, dlatego że w 1914 roku tak naprawdę nikt jeszcze tak naprawdę nie myślał, jakie to państwa w Europie Wschodniej tak powstaną. To są tak naprawdę już dylematy 1917 roku, kiedy się skoncentrowała pewna koncepcja albo mówienie o tym, że już pora walczyć o określone państwo. W 1914 roku żołnierze, którzy szli do armii austro-węgierskiej, czy oni byli Czechami, czy byli Ukraińcami, czy byli Polakami, szli do armii austro-węgierskiej w imię cesarza. Ale jakieś wydarzenia jednak sprzyjały, troszeczkę tak jak u Słowackiego, prawda? Boże, daj daj nam wojnę, prawda, żeby rozstrzygnąć pewne problemy. No, problemem jest oczywiście państwowość. Natomiast, żeby istniała państwowość, to potrzebne są oczywiście określone składniki. Jednym z takich składników jest mit czegoś, żeby coś istniało, żeby to zrealizować. Żeby istniał mit, to trzeba jeszcze tych ludzi, którzy podeprą ten mit, ale jeszcze jest coś innego. Są tacy, którzy nie wierzą i którzy będą pracować na to, żeby ten mit nie został zrealizowany. Czyli jeszcze jedna grupa tutaj się pojawi. W 1914 roku nie jest tak, że Ukraińcy z Galicji, Ukraińcy z Naddniepra to są zupełnie inne społeczności. To jest jeden z takich sposobów patrzenia na przeszłość, że nie ma żadnych relacji. Ja tylko podam taki przykład. Większość instytucji, które powstały we Lwowie, na przykład Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki, Dom Studencki, to są instytucje, które tam powstały dla studentów ukraińskich w XIX wieku za pieniądze darczyńców z Naddniepra. Więc nieprzypadkowo to się pojawia, prawda? Te relacje pod koniec XIX wieku są silne, bo w końcu przecież przyjmuje się kuliszówkę, alfabet, akceptuje się w sposób, powiedzmy, jako jeden coś wspólnego. Ta idea łączności, ona istnieje. Natomiast oczywiście, kiedy dochodzi do pierwszej wojny światowej, no pojawiają się kardynalne problemy. Co robić w momencie, kiedy wybucha konflikt? Kiedy 28 czerwca 1914 roku
Gabriel Princip zamorduje arcyksięcia, to przypomniałem sobie taką relację pamiętniarską z tamtego okresu czasu, która mówiła o tym, no nikt nie myśli o tym, że będzie tutaj wojna, wojna będzie gdzieś tam daleko na Bałkanach. Nagle okazało się, że się w ciągu 2 miesięcy ona doszła do tego obszaru. I w tym momencie pojawia się dylemat, co robić w czasie wojny. Symon Butlera, o którym tutaj warto też powiedzmy wspomnieć jako tym, tej postaci ważnej dla tego okresu 1918 roku i następnych lat, jest wydawcą pisma w Moskwie wydawanego po rosyjsku, który jako jeden z nielicznych podejmuje decyzję, że trzeba podejść jakąś deklarację, prawda, coś powiedzieć, co Ukraińcy w tym momencie mają robić. A z drugiej strony są inni w Galicji, którzy podejmują własną deklarację. One wyglądają, wiedzą Państwo, troszeczkę deklaracje polskie. Kto po drugi, po której stronie frontu stoi, to jest troszeczkę ostrożny z tym, żeby mówić, że my już to chcemy. Dlatego, że jeśli my to powiemy, no to tak naprawdę to jest podstawowy dylemat, co z nami zrobią. W 1914 roku no, większość partii politycznych ukraińskich, która myślała o niezależności, autonomii, no, jeśli wrócimy do chociażby do kwestii Petlury, to tak się składa, że Petlura w 1900 roku, 19 lutego w Charkowie, słuchając wystąpienia Mikołaja Michnowskiego, należy do tej grupy, która podchwyciła te idee, które on rzucił, niepodległej Ukrainy. Ale w 1914, jeszcze nawet 17, dla tych, którzy myślą kategoriami pewnych idei, jest to idea do realizacji, ale żeby cokolwiek zrealizować, potrzebny jest potencjał. W 17 roku tak naprawdę pojawia się jedna kardynalna kwestia, która jest bardzo istotna. Rozpada się imperium na wschodzie Europy. Rozpada się nie dzięki rewolucji bolszewickiej, tylko dzięki temu, co się daje, wydarzy się wcześniej, rewolucji lutowej. Bez rewolucji lutowej nie będzie rewolucji bolszewickiej. To jest taki wstęp. I to jest proces, który pokazuje, że no, jedni dokonują rewolucji, drudzy się nie podporządkowują, ktoś musi przyjąć władzę, pojawiają się ci, którzy nie mają pewnych aspiracji, ale w pewnym okresie muszą podejmować decyzje. Ukraińska Centralna Rada Kijowie, która musi podejmować decyzje, bo pojawiają się poważne kwestie chociażby zarządzania tym obszarem. W 1918 roku, o którym tutaj mówimy, prawda, który traktujemy jako wojnę, burzliwy okres, ale okres też ciekawy z punktu widzenia Ukrainy. Wiedzą Państwo, że w Imperium Rosyjskim najbezpieczniejszym obszarem, najspokojniejszym w 18 roku był teren Ukrainy. I to powodowało, że na ten teren też przenosiła się ogromna ilość na przykład urzędników rosyjskich, armie rosyjskie stacjonowały. Gdzie Denikin dokonywał werbunku do swojej armii ochotniczej w najszerszym zakresie? No tam, gdzie nie byli bolszewicy, gdzie nie panowali, prawda, więc południe Ukrainy, czy na terenie na przykład Kubania, tam można było werbować swoich żołnierzy. I to troszeczkę to przypomina sytuację, jeśli mówimy o Ukrainie też w tamtego okresu czasu, taka jaka pojawiła się u Bułhakowa, który w tej swojej Białej Gwardii opisywał sytuację w Kijowie, w którym w ciągu wojny 17 razy władza się zmieniała. Więc to pokazywało, jak burzliwe były wydarzenia. Ale niezależnie od tego, co się działo nad Dnieprem, tutaj jak już było przede mną wspomniane, Ukraińcy w Galicji faktycznie byli tą grupą, która posiadała ze sobą większy bagaż funkcjonowania w instytucji państwowej. Taką grupą, która miała za sobą instytucje oświatowe, które na przykład były w stanie przygotować kadry, prawników. To jest etap, kiedy tak naprawdę, jak się czasem mówi o inteligencji ukraińskiej, wyjście z pokolenia duchownych i przejście do pokolenia prawników, tych, którzy są w stanie już wskrzesić pewną ideę. Tutaj pan profesor wspomniał o tym, że wydarzenia we Lwowie w listopadzie 1918 roku mają miejsce wcześniej, aniżeli ten, no, powiedzmy, symboliczny akt odzyskania niepodległości przez Polskę. Ale proklamacja niepodległości Ukrainy w styczniu 1918 roku to już jest kilka miesięcy wcześniej. To, co mogło być elementem bardzo pozytywnym, ale z punktu widzenia ówczesnego układu geopolitycznego wcale tak korzystnym nie było, dlatego że sytuacja na wschodzie nie do końca była jasna. Ale co ciekawe, w 1918 roku, jak sobie poczytamy raporty niemieckie z tamtego okresu czasu, tuż prawda po rewolucji bolszewickiej, one mówią o tym, że no, bolszewicy są taką siłą, która wie, czego chce
i będzie dążyć do jej realizacji. I to jest czynnik, który może zadecydować wiele na terenie wschodniej Europy. No dzisiaj możemy mówić o tym, że no wiemy, jak się potoczyły wydarzenia, ale w 1918 roku nikt nie wiedział, jak do końca się potoczy, można tylko o pewnych kwestiach było mówić. W 1918 roku w listopadzie tak naprawdę już większość wiedziała, że... Wojna się już kończy. To już było przygotowanie do jej kresu. Może bez mikrofonu. Bez mikrofonu prosimy. Bez mikrofonu. Nie może być bez mikrofonu. W 1918 roku w listopadzie większość tak naprawdę wiedziała, że się kończy wojna, dlatego że od kwietnia 17 roku proporcje sił się po prostu zmieniły. Od momentu, kiedy armia amerykańska pojawiła się w Europie, wydarzenia biegły bardzo prędko. Ale we Lwowie o władzę, czy pragnienie przyjęcia władzy, to jest kwestia dwóch środowisk. Środowiska ukraińskiego i środowiska oczywiście polskiego, dwóch aspiracji narodowych. Problem ukraiński polegał na tym, że on wielu zaskoczył. Nikt się nie spodziewał, że gdzieś na scenie, na karcie politycznej pojawią się tacy, którzy będą chcieli zupełnie czegoś innego. O tym, że w historii polskiej jest tak, że strona ukraińska przygotowywała się do przyjęcia władzy, bo uzyskała pewne jakby przywileje czy informacje z drugiej strony, ktoś chciał jej przekazać. W historii ukraińskiej jest tak, że strona polska przygotowywała się do przyjęcia władzy, trzeba było uprzedzić, kto będzie pierwszy. No i rozpoczął się ten wyścig o przyjęcie władzy. On się zaczął na dobrą sprawę dwa tygodnie wcześniej, przed 1 listopadem, dlatego że to wtedy powstały instytucje, które Ukraińska Rada Narodowa, która była takim ośrodkiem politycznym na tym obszarze, a trzeba pamiętać, że życie polityczne tam się nie toczyło normalnie. W 1914 roku, kiedy pojawili się Rosjanie, trzeba było uciekać. Partie polityczne uciekają do Wiednia. Kiedy Rosjanie się później wycofują, wracają. Potem pojawia się sytuacja, kiedy można już w miarę normalnie funkcjonować i pojawia się to środowisko polityczne, które wracają na ten teren i próbują cokolwiek zadecydować. W 1918 roku w listopadzie, 1 listopada i te trzy tygodnie następne, które będą związane z walkami na terenie Lwowa, no to jest oczywiście walka o to, kto zdominuje w tym miejscu. Też to możemy powiedzieć, że historia jest bardzo skomplikowana, ona jest naturalna dla tych okresów. Tak wszystkie historie wyglądają. Natomiast jest to taki swoisty wyścig. Dlaczego we Lwowie? No z punktu widzenia Ukraińców rosyjskich jest to centrum. Jak wiedzą Państwo, rewolucje nie odbywają się na wsi. Przyjęcie władzy też się nie odbywa na wsi. Ono się odbywa w ośrodkach władzy. Jak się utraci stolicę, no to jest potem problem ją odzyskać, bo jest to rzecz bardzo istotna. Z punktu widzenia Ukraińców, tak jak samo w 1918 roku, z punktu widzenia Polaków, tak samo z punktu widzenia mieszkających Żydów w Lwowie, to każde to miasto należy do określonej społeczności. Ja bym powiedział, w zależności od tego, przez jakie okno się patrzy. Natomiast też odgrywają określone funkcje poszczególne symbole. Z punktu widzenia Ukraińców, Lwów jest starym miastem w samym nazewnictwie, odwołujący się do starych, odległych czasów, jest pewnym miejscem związanym z kulturą, jest ośrodkiem, o który warto zawalczyć. Zresztą większość myślała tymi kategoriami. Tak na dobrą sprawę, ten spór, który się rozpoczyna w 18 roku, dlatego że jedni i drudzy uświadomiają jedną kardynalną kwestię, która nie była istotna do I wojny światowej. Każdy mógł sobie skonceptualizować, czego chce, ale zapomniał o tym, że wchodzi na drugi teren i w tym momencie rozpoczyna się konflikt, bo nikt nie myślał o wspólnej granicy. Każdy myślał, że granica będzie gdzieś tam przebiegać i ona będzie granicą sprawiedliwą. Ale w Europie Wschodniej wytyczyć granicę sprawiedliwą było rzeczą w zasadzie karkołomną i to pokazała I wojna światowa. To dotyczy chociażby to, co tutaj pan profesor Pysuński wspomniał, kiedy mówimy o Brześciu, który pojawia się jako ważne wydarzenia, też z punktu widzenia wydarzeń lwowski. Te wydarzenia, które mają miejsce
na pewnych obszarach, no to związane z protestem na przykład strony polskiej, w dużej mierze na przykład zaskoczyły stronę ukraińską, która się nie spodziewała, że w ten sposób zareaguje ktoś do pewnych obszarów, które, do których aspirują ośrodki polityczne w Kijowie. Zresztą ta granica wtedy wytyczona wcale nie była jednoznaczną granicą, dlatego że jeszcze miało się odbyć referendum, wytyczenie, ustalenie, jak to miało wyglądać, było to bardziej jakby złożone. I tutaj na scenie politycznej pojawia się jeden podmiot. Dlaczego we Lwowie? Dlatego, że jeszcze Ukraińcy, którzy walczą o władzę, myślą tymi kategoriami autonomii. Czyli możemy ogłosić niepodległość, ale jeśli my we Lwowie ogłosimy, że my się przyłączamy do Ukrainy Naddnieprzańskiej, to w zasadzie jest zrujnowanie całej myśli politycznej, która od 4 lat tak intensywnie się rozwija. Zanim Rosja zaatakowała Austro-Węgry, środowiska kolicyjskie oświadczyły, że Rosja jest odpowiedzialna za konflikt. Czyli już tak naprawdę wszyscy się przygotowywali do tego, co będzie w następnych latach. Przez kolejne lata środowiska polityczne ukraińskie w Galicji mówią o tym, że trzeba zadbać o to, żeby w granicach Austro-Węgier, o co się walczyło w Austro-Węgrach, na terenie Austro-Węgier? O kraj koronny, który jest niezależny, uzna cesarza, żeby uniezależnić się, ponieważ nie wiadomo, co będzie w przyszłości. A okazuje się, że ta przyszłość jest niedaleko. Ona w tym momencie pojawia w zupełnie innych realiach. I te realia pojawiają się w listopadzie, tak naprawdę 11 listopada, kiedy okazuje się, że nie tylko walczy się o Lwów, nie tylko będzie się walczyło o granicę podziału Galicji na wschodnią i zachodnią, to już nie o to walczy się w tym momencie. To już będzie się walczyło o niepodległe państwa. I po tej drugiej stronie stoją Polacy. No i dochodzi do konfliktu, który, jak wiedzą państwo, kończy się również tym, że z punktu widzenia historii polskiej walka o Lwów jest jednym z silniejszych mitów odbudowania niepodległości, prawda? Chociaż mamy datę 11 listopada, może bardziej słusznie by było mówić o następnych dniach, kiedy faktycznie Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu władzę, to jednak pojawia się mit walki o Lwów jako coś, co jest elementem takim konstytuującym pewną tożsamość. Ale w historiografii ukraińskiej jest identycznym zrywu listopadowego, powstania listopadowego, walki o Lwów, przegranej walki. I ta przegrana walka pewnie będzie pewną bardzo daleko idącą konsekwencją z punktu widzenia myśli politycznej ukraińskiej okresu międzywojennego. Ona będzie ciążyła, bo pojawia się pytanie, czy mogliśmy wygrać? Dla dzieci, które nie walczyły, a przyszło jako następne pokolenie, rzecz było jasno. Tak, mogliśmy wygrać. To po prostu nasi rodzice, nasze starsze pokolenie nie było w stanie tego osiągnąć. Do tego jeszcze wrócimy, bo to jest, żebyśmy nie pobiegli za daleko do przodu. Dokładnie. Chciałem jeszcze powiedzieć, zanim oddam głos, króciutko zreferować sytuację polskiej strony w tym momencie w relacjach do Ukraińców, bo w polskiej polityce są, można powiedzieć, dwa główne sposoby patrzenia na te problemy, o których tutaj panowie mówili. Czyli jeden to jest obóz Piłsudskiego i, że tak powiem, myślenie o sprawach ukraińskich jest już zaawansowane przed rokiem 14, przede wszystkim w publikacjach Leona Wasilewskiego, który był pierwszym chyba polskim intelektualistą, publicystą, a w gruncie rzeczy należało powiedzieć naukowcem, który próbował analizować procesy narodotwórcze na wschodzie, na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie w XIX wieku i o każdym z tych kwestii napisał książkę. Wszystkie te książki wyszły przed rokiem 14, między innymi właśnie historia ruchu ukraińskiego, tego, o którym tutaj mówiliśmy, intelektualnego, ruchu inteligencji, zmian językowych i tak dalej, doprowadzona gdzieś do przedednia I wojny światowej. Wasilewski był jednym z najbliższych ludzi Piłsudskiego i to jest, bym powiedział, jedno spojrzenie na to, o czym mówimy, czyli jakby zrozumienie, że tam następują istotne procesy narodotwórcze, w ślad za tym powstaną zapewne jakieś struktury polityczne, no wobec których Polska powinna zachowywać się życzliwie, bo one nas oddzielają od imperialnej Rosji, ograniczają możliwość, że tak powiem, inwazji rosyjskiej na Polskę, cokolwiek tam nas jeszcze w historii czeka. No ale oczywiście to nie były wyzwania, w których trzeba było podejmować jakieś twarde decyzje już, tylko takie nastawienie.
po drugiej stronie, że tak powiem, linii myślenia politycznego, no to są narodowi demokraci, czyli endecja, głównie skoncentrowana na tym, co się dzieje właśnie we Lwowie i w okolicy, zauważająca, jeśli chodzi o Dmowskiego i innych, te procesy narodotwórcze, ale widząca w nich zagrożenie. Widząca w nich zagrożenie, widząca w nich fakt, że oto powstaje naród ukraiński, świadomy, będzie chciał, że tak powiem, tworzyć jakieś, no może i państwo, może autonomię na razie, bo to w gruncie rzeczy wszystko Galicji jeszcze dotyczy. No i to jest źle, bo to jest antypolskie, to ogranicza polski stan posiadania, wypiera Polaków, a więc z nimi trzeba walczyć. I, że tak powiem, to jest ta linia narodowych demokratów jeszcze przed 14 rokiem, przeciwstawiania się ekspansji, że tak powiem, języka, kultury, oświaty, instytucji gospodarczych ukraińskich. Te dwa nurty, a jeśli chodzi natomiast o Ukrainę naddnieprzańską, to w gruncie rzeczy bardzo konsekwentnie narodowi demokraci odmawiają uznania tego procesu. To znaczy oni uważają, że to jest twór sztuczny, nie ma żadnych Ukraińców. W gruncie rzeczy to tylko różni wrogowie Rosji to tak podbechtywują i w zasadzie rozwiązanie spraw polskich na wschodzie powinno polegać na tym, że Polacy powinni dbać o utrzymanie swojego stanu posiadania, na ile to jest możliwe, a tam, gdzie to już jest niemożliwe, to się porozumieć z Rosją, podzielić ten obszar wpływów kulturowych i tak dalej. No i te dwie orientacje, że tak powiem, w gruncie rzeczy będą miały wpływ zasadniczy na kształt polskiej polityki już od listopada 18 roku i będą to, o czym my za chwilę będziemy mówić, no jest, że tak powiem, po polskiej stronie rozgrywane albo przez jednych, albo przez drugich, zależy kto i gdzie ma większość i może decydować. Jeśli chodzi o wybuch, prawda, wojny we Lwowie i potem przebieg tej wojny, no w gruncie rzeczy to narodowi demokraci ją, że tak powiem, na początku jakby, prawda, poprowadzili, bo Piłsudczyków nie ma, znaczy tej lewicy nie ma, tam w Lwowie ona jest dosyć słaba, Piłsudskiego w ogóle nie ma, prawda, a ci działacze, prawda, lewicy niepodległości, którzy są, no to oni między Krakowem, Lublinem a Warszawą krążą i tworzą zalążki ośrodka władzy państwowej i w gruncie rzeczy się zmierzą z sytuacją już zastaną. Wojna będzie trwała, krew się będzie lała, strzelanina będzie na ulicach, no i właściwie oni nie mogą ustąpić, wychodzić z jakimiś inicjatywami, bo zostaną okrzyczeni za zdrajców. W gruncie rzeczy sytuacja jest zdeterminowana. I potem, jeśli chodzi o następne pół roku, to w gruncie rzeczy też jest zdeterminowana. To znaczy jakieś próby, prawda, głównie ententy, prawda, jakichś negocjacji, jakichś porozumień, jakichś, że tak powiem, zawieszeń broni, to się właściwie wszystko nie udaje i tak jak pan tu słusznie powiedział, oprócz samego konfliktu o Lwów mamy, że tak powiem, normalną, regularną wojnę z Armią Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, no, która się kończy w lipcu roku 2019 w ten sposób, że Armia Ukraińska jest wyparta za zbrucz, a Polska obejmuje całą Galicję Wschodnią. I oczywiście ma to swoje konsekwencje w polu manewru, gdy mówimy o Ukrainie naddnieprzańskiej, Ukrainie Petlury, prawda? Więc pytanie jest, czy po pierwsze taki, a nie inny przebieg tej wojny w Galicji Wschodniej był jakby nieuchronny, czy była jakaś alternatywa, to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie to jest takie, na ile, że tak powiem, ta wojna polsko-ukraińska w pierwszej połowie 19 roku w ogóle zdeterminowała sytuację późniejszych prób porozumienia? Zacznę od pierwszego pytania, bo jest chyba łatwe. Na ile można było uniknąć? Otóż przede wszystkim zlekceważono dążenia ukraińskie po stronie polskiej. Proszę zwrócić uwagę, że stolicą Galicji jako prowincji monarchii austro-węgierskiej był Lwów. Tym niemniej pierwszy ośrodek, który miał przejąć władzę Polski, który powstał w Galicji, Polska Komisja Likwidacyjna, została powołana 28 października w Krakowie. Dopiero następnie miała się przenieść do Lwowa, ale nie zdążyła właśnie, bo wybuchły walki. Pytanie oczywiście, co by było, gdyby zaczęto ten ośrodek tworzyć we Lwowie, czyli tam, gdzie była stolica. W
Krakowie oczywiście można tłumaczyć, że tam było łatwiej w tym momencie co stworzyć, ale ja zwracam uwagę na jeszcze wcześniejszy moment, mianowicie pokutuje taki mit wzmacniany w okresie międzywojennym o tym, że państwowość zachodnioukraińska była sztucznym tworem stworzonym przez Wiedeń wspólnie z Berlinem, a jeśli bardziej Berlin, bo wtedy on miał znaczniejszą rolę w tej, wśród mocarstw centralnych. Problem polega na tym, że 16 października 1918 roku cesarz austriacki Karol ogłosił manifest federacyjny z propozycją przekształcenia monarchii w państwo federacyjne. Jedynymi, którzy zgodzili się na taką koncepcję, byli Ukraińcy oraz jeszcze tam Bośniacy w Bośni i Hercegowinie. Ukraińcy, którzy widzieli w tym szansę na poszerzenie swojej autonomii narodowej kosztem dominujących w Galicji Polaków. I to odpowiedzią na to było powołanie Ukraińskiej Rady Narodowej w Lwowie 19 października i proklamacja właśnie takiej idei tej odrębnego kraju koronnego, o którym mówił profesor Wysocki. I polskie elity to zlekceważyły. W zasadzie wspomniał o tym Daszyński, że rzeczywiście Ukraińcy mają tutaj swoje aspiracje. Wspomniał Sikorski w takim wystąpieniu jeszcze przed 16 października, ale w zasadzie nie podjęto żadnych przygotowań ewentualnościowych. Po prostu Polacy zostali totalnie zaskoczeni tym, że 1 listopada ktoś próbował przejąć władzę w Lwowie, dokąd zmierzał właśnie przedstawicielstwo Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Także jeżeli chodzi o możliwości zapobieżenia tego konfliktu, to oczywiście, jeżeli jakokolwiek były, bo to był spór o po prostu o te terytoria, więc spór dwóch aspiracji. Obie strony nie wyobrażały sobie własnego państwa w Lwowie. A jeżeli były jakiekolwiek szanse, to oczywiście przed 1 listopada je w dużym stopniu po prostu zmarnowano, ponieważ nikt po stronie polskiej nie chciał rozmawiać z Ukraińcami, ani po stronie ukraińskiej w zasadzie nie chciał rozmawiać z Polakami. Więc te szanse były bliskie zeru. Jeżeli chodzi o to potem konsekwencje tej wojny, szanse, to one w tym momencie były, jak pisze historyk ukraiński Łysiak Rudnicki, emigracyjny, to one się pojawiły najbliżej w lutym 1919 roku, kiedy to mocarstwa Antanty narzuczyły krótkotrwale taki rozejm, który zaakceptował Petlura. Ale nie zaakceptowali Galicjanie. I ja bym tutaj przywołał polskiego wiceministra spraw zagranicznych, który już później, we wrześniu 1919 roku, a więc po zakończeniu walk o Lwów, kiedy toczyły się rozmowy polsko-ukraińskie, na temat przyszłego sojuszu, te, które ostatecznie zakończyły się układem warszawskim, tak zwanym, czy paktem Piłsudski-Petlura, sformułował następujący dylemat tych rozmów. Polacy nigdy nie zaakceptują sojuszu z Ukraińcami, jeżeli Ukraińcy nie zrezygnują z Lwowa. Petlura, który zrezygnuje z Lwowa, traci poparcie 3/4 swojego wojska. To był dylemat, który rzeczywiście, znaczy to było stwierdzenie, które trafnie pokazywało sytuację strony ukraińskiej, ale zarazem sytuację strony polskiej tłumaczyło, dlaczego do tego sojuszu doszło dopiero w kwietniu 1920 roku i był to sojusz tak naprawdę rzeczywiście Piłsudskiego z Petlurą, ponieważ nie miał on poparcia nawet sporej części obozu piłsudczykowskiego, albo przynajmniej wątpliwości co do sojuszu, a na pewno nie miał poparcia znacznej części społeczeństwa polskiego, które widziało, które właśnie popierało to stanowisko, które pan profesor sformułował, przede wszystkim to endeckie stanowisko. Jakkolwiek tutaj bym jeszcze jedną rzecz dodał, mianowicie to, co pan profesor wspomniał o tym stanowisku endeckim wobec idei państwowości ukraińskiej, to było to stanowisko oficjalne. Mi się udało doczytać takich sformułowań, które Dmowski mówił do swoich współpracowników. I ono brzmiało mniej więcej tak. Lepiej graniczyć na wschodzie z Rosją niż z Ukrainą, dlatego że Ukraińcy nigdy nie wyrzekną się Lwowa. To jest nieustanny konflikt. Natomiast Rosjanom tak na tym Lwowie nie będzie zależało. No tutaj wracamy właśnie do tego kluczowego pytania. Natomiast Piłsudski uważał, że lepiej jest, żeby ta Ukraina powstała. Dlaczego? Że zgadzał się, można powiedzieć, co do tego, jak ważny był Lwów. On dostrzegał ten problem
tragiczny problem, tak można z perspektywy czasu określić, tego sporu Lwów polsko-ukraińskiego. Ale uważał, że Ukraińcy nie byli nigdy tacy silni jak Rosjanie i w związku z tym ten Lwów jesteśmy w stanie przed zagrożeniem strony ukraińskiej obronić, natomiast przed Rosjanami nigdy. I można powiedzieć, że w 1919 roku wydawało się, że Dmowski ma rację. W 1939 roku wydaje się, że można powiedzieć, 1939 rok przyznał rację w jakimś sensie Piłsudskiemu. I to myślę, że tutaj staram się w ten sposób może odpowiedzieć na ten dylemat, jakie były szanse porozumienia. To oczywiście to była ta koncepcja buforów, który Piłsudski sformułował, że kraje tak zwane limotrofy, czyli kraje sąsiadujące między, narody między Polską a Rosją będą taką strefą buforową. Ale ja bym wyszedł jeszcze od innego takiego w ogóle punktu wyjścia, który i Dmowski, i Piłsudski miał. Mianowicie założenie, że między Rosją a Niemcami jest tylko miejsce na silną Polskę, inaczej ona nie przetrwa. To jest pytanie, na czym się ma opierać ta siła. Dmowski uważał, że powinno to być państwo narodowe. Z tym, że ponieważ Polaków musiało mieć odpowiednio duże terytorium i liczebność, w związku z tym chciał z tych narodów kresowych, uważał, da się ich zasymilować, przetworzyć na Polaków. W ten sposób Polska będzie silniejsza i wzmocni się. Natomiast Piłsudski uważał, że taką szansą na silną Polskę jest federacja z tak zwanymi narodami kresowymi. On nie miał złudzeń, że jest szansa ich zasymilować. Uważał jednak, że właśnie zagrożenie rosyjskie spowoduje, że będą skłonni do porozumienia z Polakami, co okazało się w przypadku Petury trafne, ale Petura nie był jedynym politykiem na Ukrainie. Można powiedzieć, że była to kwestia jeszcze porozumienia z Litwinami, oczywiście z Białorusinami, które też tutaj było trudne do osiągnięcia. Ale jeszcze na końcu chcę zwrócić na jedną uwagę, zdając sobie sprawę, trochę przyciągam uwagę, ale jedną sprawę, mianowicie mówiliśmy o sytuacji Polski w 1918 roku. W 1918 roku, jak Polska zaczyna budować swoją państwowość, to ma ten konflikt o Lwów. I potem jeszcze w grudniu wybucha powstanie wielkopolskie, które jednak trwa zaledwie miesiąc, ponieważ Antanta interweniuje skutecznie i wymusza zawieszenie broni w Trewirze. W styczniu jeszcze atakują Czechosłowacy, zajmują Załodzie i podchodzą pod Raciborz, ale się wycofują, bo znowu Antanta. Zachodnie granice, można powiedzieć, mamy w miarę bezpieczne. Na wschodzie największe walki toczą się o Lwów. Natomiast w tym czasie, w 19 roku, zwłaszcza w pierwszej jego połowie, nie walczymy z bolszewikami. Kto walczy z bolszewikami? Właśnie Ukraińcy. Można powiedzieć, że agresja bolszewików na Ukrainę w jakiś sposób osłaniała naszą państwowość, pozwalała okrzepnąć. Kiedy ostatecznie staliśmy się z bolszewikami w 1920 roku, to mieliśmy za sobą ponad rok budowania tej swojej państwowości. Ukraińcy nie mieli tej szansy, ponieważ oni od razu zetknęli się z agresją. W zasadzie w tym samym czasie, gdy zaczęli budować państwowość, a więc w styczniu 1918 roku, a potem zaraz potem jak Niemcy zaczynają się wycofywać, jak tylko niemieckie wojska zaczynają się wycofywać z Ukrainy, od razu w ich miejsce wchodzą wojska bolszewickie i w zasadzie to wojna z bolszewikami trwa cały 19 rok. Także w jakim sensie tutaj Piłsudski miał rację, że Ukraińcy nas chcąc, nie chcąc po prostu, bo to nie zależało od ich wyboru, Ukraina nas w tym momencie osłaniała własną państwowość. Mała polemika, żeby nie było wszystko tak ładnie. Bolszewicy rzeczywiście są zatrzymani przez Ukraińców na południu, ale na północy szturmują. Przecież idą w kierunku Litwy i na przełomie roku 18-19 już wchodzą do Wilna. Więc, że tak powiem, to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Rzeczywiście od strony, powiedzmy tutaj, południa Ukraina nas ochrania przed inwazją bolszewików, ale inwazja na północy, gdzie Białoruś nie była w stanie wytworzyć żadnych struktur, natychmiast została zajęta,
No w ciągu paru tygodni oni maszerują, ogłaszają Republikę Litewsko-Białoruską sięgającą Łomży i jakby, że tak powiem, ta wojna musi się zacząć. I faktycznie, no, pierwsza operacja na Wilno, prawda, Piłsudskiego, to jest, jeśli dobrze pamiętam, no właśnie, Wielkanoc, co roku 19, na wschodzie jeszcze się toczy wojna tam, więc ten front Polska walczy naraz na froncie polsko-ukraińskim i zaczyna się front polsko-bolszewicki. Więc to właśnie i te... Tak, tylko że to jest Wilno. Wilno jest w tym czasie stolicą Polski. Natomiast Ukraińcy mają armię, która uderza w Kijów. Gdyby Ukraińcy mogli bronić swojego państwa w Charkowie na przykład, na granicy w Charkowie, to oczywiście zgadza się, to byłoby ten, ale wydaje mi się, że w styczniu, dodam do tego, że przecież w styczniu bolszewicy zajmują Wilno i co się dzieje? No, jest trzy miesiące, w którym w zasadzie nie toczą się, nie posuwają się dalej na zachód. I można powiedzieć, że te walki się toczą niemrawo, bo oni nie mają siły, bo oni się koncentrują przede wszystkim na południu. To też tłumaczy, dlaczego na przykład dużo mniejsze, mniej liczne narody, gdyby tak spojrzeć, i takie jak Łotysze, Estończycy, utrzymali swoją państwowość w tym czasie, a Ukraińcom, którzy byli nieporównanie liczniejsi, się nie udało, ponieważ bolszewicy tak naprawdę zależało przede wszystkim na Ukrainie. Jeżeli by mieli wybierać między Łotwą a Ukrainą, to woleli oczywiście Ukrainę ze względu na ich bogactwa ukraińskie, które stały się w jakimś sensie przekleństwem. Bogactwa, no oczywiście kwestia też pewnego historycznych oczywiście tradycji, czyli tej Rusi, która była, wywodziła się z Kijowszczyzny, w związku z tym, jeżeli się pretenduje do tego, żeby zebrać ten ruski mir, to oczywiście powinno się mieć ten Kijów, no bo stąd się ten ruski mir wywodzi, pierwsza państwowość. Natomiast to Tallin, Ryga, to nie były historycznie kraje, których w jakiś sposób historycznie związane przez wieki z Imperium Romanowych. Teraz może przejdźmy i zatrzymałem się trochę nad samą osobą Petlury i jego dylematów już w roku 19, prawda, w tej konfiguracji politycznej, o której tutaj mówimy. Gdyby pan profesor mógł spróbować go scharakteryzować i jego, że tak powiem, sytuację, jego możliwości i jego dylematy. Tak krótko odpowiadając, to można by powiedzieć w ten sposób, sytuacja zła, możliwości niewiele i dylematów wiele. Bo w takich kategoriach można by postrzegać rok 1919 z punktu widzenia właśnie Petlury. Osoby, która staje na czele struktury, która ma z wieloma rzeczami tak naprawdę poważne problemy. Tutaj przed chwilą była taka dyskusja o wojnie, czy można było wygrać, czy też nie można było wygrać. Wojny nie toczy się tylko ideami i ludźmi, ale jeszcze inne elementy do tego są potrzebne. W przypadku Ukrainy tutaj ten mit, jeśli chodzi o Rosję, można było wytworzyć, dlaczego warto zająć, ale Imperium Rosyjskie bez Ukrainy nie dałoby rady funkcjonować ani wtedy, ani w innych okresach czasu. I to jest ten sam problem, który pojawia się z punktu widzenia Petlury, kiedy on dochodzi do steru władzy. W historii 1919 roku i są wydarzenia spod arsenału kijowskiego ze stycznia 19 roku, kiedy dochodzi do powstania bolszewickiego, które jest stłumione. I można zawsze postawić pytanie, no dlaczego doszło do tego powstania w Kijowie, o co to, o to chodziło. Chodziło o te same kwestie, które są ważne z punktu widzenia innych państw. Jeden podstawowy problem, który istniał z punktu widzenia Ukrainy, to posiadanie, no, jeśli chciało walczyć, to nie tylko trzeba mieć żołnierza, ale też uzbrojenie. Na Ukrainie był tylko jeden zakład produkujący uzbrojenie, arsenał kijowski. Tam produkowano uzbrojenie. Chodziło bolszewikom o przejęcie tego miejsca. Jeśli się nie produkuje uzbrojenia, to trzeba posiadać zupełnie coś innego. Możliwość uzyskania jego. W jaki sposób? No, posiadać port, Polonezję, prawda, który jest zajęty przez Antantę, która nie pozwala na handlowanie bronią, nie pozwala na otrzymanie dostaw. Więc można toczyć wojnę. Już w tym 1919 roku jest to wojna, w której można jeszcze wygrać, ponieważ za wszystko może się zmienić. Natomiast tak naprawdę
sytuacja jest o wiele gorsza niż rok temu, kiedy też popełniono pewne błędy z punktu widzenia nas dzisiaj, ale nie z punktu widzenia 1918 roku, dlatego że pewnych kwestii nie dało się rozstrzygnąć. I teraz Petlura stoi na czele rządu, który odsunął od władzy dyrektoriatu, który nawiązuje do koncepcji, no, wszyscy wiemy, prawda, francuskiej koncepcji dyrektoriatu, systemu rządów republikańskich, aczkolwiek sam dyrektoriat ma sprowadzić władzę dyktatorską, co jest przeciw, prawda, samej jakby idei, ale jest to okres wojny. Moment, kiedy przed chwilą odsunięto od władzy hetmana Skoropadzkiego, który budował państwo ukraińskie i miał ogromną ilość dylematów, też pokazującą tragiczną sytuację pewnych przywódców politycznych. Mianowicie hetman Skoropadzki, który staje na czele państwa podporządkowane przez armię państw centralnych i tak naprawdę muszący słuchać ich, który sam z przekonania jest prozachodni, profrancuski. Więc jaki może być tego skutek? No, no niestety, ale nie za bardzo przewidywalny. Jest przewidywalnym skutkiem. Hetmana, który w końcu 18 roku ogłosi akt połączenia z Rosją, co spowoduje, że część elit politycznych ukraińskich powie, że to zdrada. Tylko oczywiście można powiedzieć w innych kategoriach, ale z jaką Rosją można było się jesienią 18 roku połączyć? Przecież nie chodziło o bolszewicką, a ta niebolszewicka nie istniała. Można było to uznać za akt typowo propagandowy, prozachodni. No, ale są pewne określone uwarunkowania, które powodują, że tak nie jest to przyjęte. I teraz na pewnych zrębach próbuje się budować nową rzeczywistość. Od grudnia 1918 roku, poczynając przez następne miesiące 19 roku, kiedy już po drugiej stronie ten przeciwnik jest silny. Za pół roku armia petlurowska będzie musiała się wycofać na zachód, znajdzie się na tak zwanym czworokącie śmierci, kiedy będzie na obszarze, gdzieś tam okresa Czortkowa, prawda, ograniczona, otoczona przez cztery armie i nie wiadomo, co robić w tym momencie. Ale ona się znajdzie tam dlatego, że tak na dobrą sprawę przez ten cały 19 rok nie można było uzyskać jednego realnego sojusznika, który w tym momencie pozwoli rozstrzygnąć pewne wydarzenia. Na południu atakuje Denikin, który uważa, że nie ma żadnej Ukrainy. On najchętniej by dalej jeszcze się na zachód posunął. I tutaj nie tylko przeciwko bolszewikom, ale Ukraińcy walczą z Denikinem. Oni hamują jego. Tak naprawdę biorą na siebie swój ciężar. Jak wcześniej mówiłem, Denikin, który mobilizuje Ukraińców do swojej armii, bo mu potrzebni są. Jeśli jest mobilizowany, to tak naprawdę nie jest w stanie się zbuntować. Bolszewicy, którzy urastają w siłę w 19 roku, już mają swoje koncepcje. Zwróćmy uwagę, że zawsze, kiedy mówimy o wojnie polsko-bolszewickiej, to mówimy o jakichś aspiracjach bolszewickich, o rewolucji niemieckiej, o dążeniu. Ale 19 rok to jest rewolucja na Węgrzech. To jest cel, który można w tym momencie osiągnąć. Czego potrzebują bolszewicy? Czego nie mają? Nad Bałtykiem. Mortu. Portu, który nie zamarza. A gdzie są porty, które nie zamarzają? Nad Morzem Czarnym. To jest punkt strategiczny, który pozwala opanować całą południową Europę, wyjść na teren Azji. To troszeczkę jakbyśmy zupełnie w inne realia się przenieśli i postawili zupełnie inne pytania. I to jest rzecz bardzo istotna z punktu widzenia jakichś strategicznych wydarzeń. I Petlura jest tym, na którego barki spada bardzo wiele. Dlatego, że kiedy jest źle, to jak wiedzą Państwo, wszyscy zaczynają się kłócić i każdy ma pewną koncepcję, jak wyjść z tego. Tylko że koncepcję można w odpowiedni sposób realizować. Ale jeśli armia zaczyna tracić swoją pozycję, żołnierze giną na froncie, dzisiaj prawda, nie pamiętamy nawet imion i nazwisk tych, którzy zginęli w tych wszystkich potyczkach. Kiedy niewielkimi siłami za czasów chociażby tego 1918 czy też 19 roku próbuje się walczyć o niezależność. Niedawno mieliśmy rocznicę bitwy pod Kurtami, prawda, kiedy to pokazywało pewien tragizm, że jeszcze nie wyszkoleni żołnierze, młodzi chłopcy idą bronić stolicy, bo być może ją obronią. No i oczywiście była szansa, że się da to zrobić. No i jeśli jest się politykiem, to nie myśli się tylko o dniu bieżącym, tylko o tych następnych dniach. I Petlura staje przed dylematem, co robić dalej. W Galicji trwają walki polsko-ukraińskie. Jak Państwo pamiętają, że porozumienie pomiędzy dwoma stronami istnieje, ale sami Galicjanie myślą różnymi kategoriami. Jeśli na terenie Galicji jest ukraińska armia galicyjska, która próbuje opanować teren, nie dopuścić do przyjęcia władzy przez stronę polską,
to w tym samym Kijowie są Galicjanie, którzy kiedyś byli w armii austro-węgierskiej, którzy tworzą Korpus Zrzeszonych Strzelców, jedną z najlepszych jakby formacji czasów ukraińskiej Republiki Ludowej, który z jednym z haseł jest, co się nie spodobało tym, którzy są we Lwowie w tym czasie, którzy powiedzieli, droga do Lwowa prowadzi przez Kijów, więc oni muszą pozostać na tym obszarze, aby walczyć o niepodległość. Nie pójdą do Lwowa, aby wspierać, ale kadry do wyższe to jest jeden z podstawowych problemów, który się pojawia. Kto się pojawia w ustawie? To się kadry z armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, która przybiera, przybywa prawda, do Donicy, aby wejść częściowo z strony tej logistycznej. I teraz Petlura staje przed ważnymi dylematami, które próbuje się rozstrzygnąć. Rok 1919 ma z 1918 rokiem jedną wspólną datę, 22 stycznia. Jest to tak zwany akt soborowości, kiedy ogłoszono akt połączenia się dwóch tworów państwowych, dwie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej i Ukraińskiej Republiki Ludowej jako jednego państwa. To był jakby w tym momencie akt no, logiczny, wynikający z danej sytuacji, ale pokazujący już pewien swoisty problem, który istnieje. Dlatego, że konflikt zaczyna się przegrywać z każdej strony. W Galicji coraz silniejsza jest strona polska. Na wschodzie coraz silniejsi są bolszewicy. I te nieuporządkowane południe, z którym nie wiadomo, co tak naprawdę można w tym momencie zrobić. Z Ententa, która próbuje naciskać i mówić Petlurze, aby podpisał porozumienie z Denikinem. Denikin nie uznający żadnego Petlurę, mało, na samym zachodzie na Petlurę patrzy się przez pewien pryzmat opinii. Dlatego, że Petlura jest socjalistą w swoich przekonaniach. Był socjalistą w swoich przekonaniach, w każdym razie gdzieś tam przed pierwszą wojną światową. Jak się postrzega socjalistów w Europie Wschodniej? Jaka jest różnica między bolszewikami, mniejszymi, jeszcze tam innymi socjalistami? Więc w opiniach państw zachodnich Petlura nie jest wiarygodnym, ponieważ w tym momencie reprezentuje pewną określoną opcję polityczną i tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Ten spór, który się pojawił jeszcze za czasów obecności armii niemieckich, państw centralnych, czyli mamy parcelować majątki, czy też mamy nie parcelować majątki, które się znajdują na obszarze Ukrainy. I to jest poważna kwestia, która będzie podejmowana z punktu widzenia 1919 roku. 1919 rok skończy się dla Petlury no, tą słynną naradą z listopada, 26 listopada, kiedy trzeba było podjąć decyzję, co robić dalej. Dlatego, że armia musi zawężyć, przenosić się do Kamieńca Podolskiego, jest tam zamknięta, potem za moment trzeba już się próbować nawet ratować. Petlura stał na stanowisku jednym kardynalnym. Mianowicie on uważał, że jednym z istotnych elementów prowadzenia walki o niepodległość jest posiadanie armii. Nie można dopuścić do tego, żeby nie istniała armia. Ale na tym samym spotkaniu z listopada 1919 roku podjęto decyzję, że już nie ma jak utrzymać tej armii. Trzeba przejść do wojny partyzanckiej, który wchodzi w porozumienie wcześniej poprzez swoich przedstawicieli już będących w Warszawie, podejmuje no, tragiczną decyzję, mówiąc o tym, że on opuści. Zresztą nawet mamy pamiętkarskie opisy, mówiąc o tym, jak on rozważa tą kwestię, kiedy mówi, że on się odsunie, dlatego że z punktu widzenia i bolszewików, i Zachodu jest postrzegany jako pewna kontrowersyjna osoba, żeby inni mieli szansę na prowadzenie pertraktacji. I ci, którzy są przeciwko takiej decyzji, ponieważ w tym momencie dla wielu tak naprawdę to Petlura z całej tej kohorty, prawda, bohaterów, pozostał jedynym, który jeszcze jest utożsamiany z walką o niepodległość. Za moment bolszewicy, kiedy będą chcieli zdyskredytować kogokolwiek, będą nazywać Petlurowcem, prawda, że on jest związany z tą opcją. Tak jak wcześniej w propagandzie carskiej Mazepińcy, prawda, teraz jest, byli zwolennikami hetmana Mazepego, Mazepy, teraz są Petlurowcy. I Petlura, który w tym momencie tak naprawdę podejmuje fenomenalną decyzję jako polityk. Trzeba wybierać. Za ten wybór być może zostanę osądzony, ale trzeba wybierać pewną konkretną. Tak, krótko wracając do tego wątku Petlury 1919 roku. Jesienią 1919 roku Petlura decyduje się na to, żeby wyjechać do Warszawy. I tutaj
prowadzić dalsze pertraktacje, ewentualnie no, nie rezygnując z walki o niepodległość. Natomiast to, co przed chwilą powiedział profesor Wyszyński, która nie jest jedynym politykiem, który istnieje i ma ten obowiązek konkurowania z innymi. I to jest jeden z podstawowych problemów, który się pojawia wówczas, kiedy mówimy o pewnym przywództwie. No właśnie, znaczy chciałem to jeszcze tak tytułem uzupełnienia i przejście do następnego etapu powiedzieć tak, znaczy mówiliście tutaj Państwo słusznie o przewadze prawicy polskiej, czyli endecji w polskiej polityce właśnie 19 roku i 20 w gruncie rzeczy też, no to jest efekt wyborów sejmowych, prawda, które najsilniejszym obozem tych wyborach, z tych wyborów wyszła Narodowa Demokracja i sojusznicy. No i siłą rzeczy, prawda, te rządy i rząd Paderewskiego, rząd Skulskiego, no one może nie reprezentowały ideologii endeckiej, ale raczej bliżej niż dalej. I tu mamy do czynienia z pewnym takim fenomenem wewnątrzpaństwowym tego czasu, mianowicie prowadzeniem polityki, w gruncie rzeczy dwutorowo ta polityka jest wobec wschodu prowadzona. Z jednej strony jest oczywiście minister spraw zagranicznych, rząd i ten cały typowy aparat, który prowadzi politykę zagraniczną, ale z drugiej strony Piłsudski w oparciu o urząd naczelnego wodza i kancelarię naczelnika państwa tworzy, że tak powiem, de facto alternatywny ośrodek prowadzenia polityki, zwłaszcza w sprawach wschodnich. Więc Piłsudski w oparciu o naczelnego wodza, instytucję, sztab naczelnego wodza. Drugi oddział sztabu generalnego, czyli wywiad, w którym są jego ludzie, od Walerego Sławka zaczynając. Inni jego najbliżsi, najbardziej zaufani. No plus, że tak powiem, kancelaria naczelnika państwa jakby prowadzi politykę drugim torem. I takie fakty, jak właśnie na przykład zawieszenie broni z Ukrainą, zakończenie walk, potem te negocjacje, o których tu jest mowa, wreszcie, że tak powiem, negocjowanie układu, prawda, Piłsudski-Petlura, będzie się odbywać na tym poziomie. To znaczy ludzie naczelnego wodza, niekoniecznie rząd, a już na pewno nie Sejm, bo tam, prawda, Komisja Spraw Zagranicznych jest opanowana przez Grabskiego, przez Endecję, i oni w ogóle bardzo niechętnie na to wszystko patrzą. No i teraz właśnie, trochę przeskakując o te parę miesięcy zaledwie do przodu, do wiosny roku 26 i wyprawy kijowskiej oraz poprzedzającego je układu. Czy ocenia pan, panie profesorze, że powiesz, że było to optymalne? Właściwe, czy że tak powiem, miało szansę na wyprowadzenie tutaj tej polityki w relacjach na całym wschodzie, że tak powiem, na nowe tory, no czy też, że tak powiem, popełniono tutaj jakieś istotne błędy? Trzeba tak, oczywiście trzeba spojrzeć na ten układ z obu stron. Jeżeli chodzi o, jeżeli spojrzymy na ten od strony Ukraińców, Petlury. Otóż dla Petlury właściwie nie było alternatywy, to jedyna szansa była, jedynie Polacy byli w stanie wesprzeć państwowość ukraińską. On tamta w nią nie wierzyła. Biali, to już była o tym mowa. Poza tym nikt nie był realną siłą. Rumuni się nie liczyli. Tylko sojusz z Polakami. Także to sytuacja była dość prosta, ale oczywiście to nie było, nie znaczy, że była bezalternatywna. Petlura, o czym wspomniał profesor Wysocki, miał silną opozycję, która uważała, że nie można kupczyć Lwowem, nie można kupczyć Wołyniem, że jakkolwiek sama nie przedstawiała tak naprawdę realnej alternatywy dla tego rozwiązania. Tym niemniej starano się, że krytycznie bardzo podchodzono, nie za taką cenę. Sojusz z Polską nie jest wart tej ceny, można powiedzieć. I to była silna opozycja, która była w łonie, głównie jednak na emigracji przebywająca zarówno w Polsce, jak i bardziej w Wiedniu może, bo tam się zgromadziło wielu przywódców, takich jak Michał Ruszewski, jak Wołodymyr Wrynyczenko, z tych wspomnianych szereg innych, którzy właśnie bardzo krytykowali ten układ. I chodzi o Piłsudskiego, to oczywiście Piłsudski wcześniej rozeznawał sytuację, on prowadził rozmowy z Anglikami, Francuzami,
prowadził z wszystkimi właściwie wszystkimi tymi tworami państwowymi, które były między Polską a Rosją. Od Finów począwszy z Łotyszami, Estończykami, Litwinami się nie dało, ponieważ oni nie chcieli. Gdzieś też próbowano, z Rumunami. I praktycznie jedynym, który gotów był w tym momencie zawrzeć sojusz przeciwko bolszewikom, był Petlura. Jakkolwiek oczywiście partnerzy były nierównorzędni, no to po początku było to widoczne, w związku z tym ten Petlura w jakimś sensie też pozwalał polską wojnę z bolszewikami przedstawić nie jak oskarżała to propaganda bolszewicka jako jakiś realizacja planów imperialistycznych, bo ta propaganda była bardzo silna na Zachodzie i ona była wysłuchiwana i ona tam była przyjmowana ze zrozumieniem, że Polaków przedstawiano jako imperialistów, ale właśnie jako sojusz polsko-ukraiński. I to w zasadzie też była szansa wyjścia z tej pułapki, że oto antyrosyjscy Polacy tam dążą znowu na Moskwę jak w XVII wieku. W związku z tym można powiedzieć, z obu stron było to korzystne, natomiast generalnie tak naprawdę Piłsudski, jak słusznie pan profesor zwrócił uwagę, walczył nie walczył może, ale tak naprawdę na dwie strony się asekurował. To znaczy musiał się jakoś asekurować wobec polskiej opinii publicznej, jakoś tą wyprawę kijowską przedstawić. Zwłaszcza, że silna opozycja endecka napierała na sfinalizowanie rozmów pokojowych, które niby się zaczęły tak naprawdę na początku 20 roku, właściwie takie rozmowy przedstępne były toczone. Wyprawa kijowska była ostatnią szansą, żeby coś zmienić na wschodzie, stworzyć układ bardziej korzystny niż to było. Po tym jak fiaskiem zakończyły się próby stworzenia federacji, bo Litwini nie chcieli, a Białorusini byli za słabi, sojusz z Ukrainą właściwie był ostatnią szansą, żeby coś chociażby z tego bufora zrealizować z jego planów. Natomiast okazało się, że bolszewicy byli w tym momencie okrzepli, bo biali byli już za słabi. Ta wyprawa kijowska była rok za późno. O rok za późno między innymi dlatego, że wcześniej polskie wojska właśnie były zajęte walką o Lwów. I to też tłumaczy moim zdaniem, dlaczego ona się nie powiodła. Bolszewicy w tym momencie byli w nieporównywalnie innej sytuacji niż byli w 1919 roku. Okrzepli, pozbawieni innych frontów przede wszystkim, w związku z tym, bo na północy zneutralizowano, na wschodzie pokonano Kołczaka, którym i rząd syberyjski, na południu wyparto oddziały Denikina na Krym. Front z Polską był w tym momencie jedynym frontem, pozwalało skoncentrować olbrzymie siły. Oczywiście polskie wojska też można powiedzieć przez ten rok uległy znacznemu wzmocnieniu, bo korzystając z demobilu, czyli takich magazynów, które zostały, które wojska alianckie chętnie się pozbywały, trochę wzmocniono tą armię oczywiście, ale okazało się, że można powiedzieć, że nie starczyło siły. Także można powiedzieć, że ta szansa była tak naprawdę nikła, ale oczywiście no, do tego można powiedzieć niekorzystny układ. Wydaje mi się, że tutaj ważną rolę też odgrywała niekorzystna sytuacja międzynarodowa. To znaczy, że wszyscy chcieli pokoju. Tylko Piłsudski, można powiedzieć, uważał, że pokój na wschodzie można sobie tylko wabaczyć. Znaczy, że bolszewicy sami nie tego pokoju tak naprawdę nie chcą. Rzeczywiście takie plany, jak udowodnił to chociażby profesor Andrzej Nowak, takie plany ofensywy na zachód były przygotowywane. Także w jakimś sensie wyprawa kijowska była wojną prewencyjną, a nie mieliśmy po prostu innych poza Petlurą sojuszników, a sam Petlura też nie był już w tym momencie na tyle silnym sojusznikiem, by był w stanie przeciwstawić się bolszewikom. To pytanie, przepraszam. Znaczy, pozostając przy tym, panie profesorze, czy gdyby uderzenie bolszewickie na Kijów, zajęty już przez wojska polskie i Petlurę, nie było tak szybkie, gdyby to nie były 2 miesiące, powiedzmy. Czy sądzi pan, że na podstawie swojej wiedzy, że Petlura zdołałby odbudować armię, zdołałby powstać siła militarna, która mogłaby, że tak powiem, utrzymać ten stan rzeczy, nie ulec bolszewikom?
Ja nie chciałbym podejść do tego zagadnienia z takiej perspektywy, powiedzmy, pewnych wersji, które mogą być skonstruowane, natomiast niewątpliwie mając 2 miesiące można jeszcze coś zrobić w tym czasie, więc na przykład można próbować odbudować w jakimś zakresie struktury militarne własnej armii. Problem polega na tym, że ta druga armia też się zbroiła, przygotowywała i też była silna, miała określony potencjał. No i jeszcze inny, polegający na tym, kto tak naprawdę często służy w tej armii. Armia bolszewicka w dużej mierze była oparta na przykład na kadrach wywodzących się z ludności miejskiej. Armia ukraińska w dużej mierze opierała się na chłopach. Co myśli chłop po 4 latach bycia na wojnie, w zasadzie będąc już kolejny, 5. rok w armii? Żeby powrócić do domu, bo coś tam się pewnie dzieje w tym domu, więc ta chęć do walki, ona czym dłużej trwała wojna, już była mniejsza, prawda? Ale można było walczyć, kiedy pojawiła się konkretna idea. Jeśli pojawiłaby się to ideą obrona Kijowa, obrona pewnej niezależności instytucji, być może by to zmobilizowało. Troszeczkę tak jak mówimy o cudzie nad Wisłą. Mobilizacja w ostatnim momencie. Trzeba się sprzeciwić, bo jeszcze jest szansa. To też jest czynnik mobilizujący. Na pewno jest tak, że to, co przedtem zostało powiedziane, że pozycja Petlury w tym momencie jest jeszcze gorsza niż Piłsudskiego, bo jeśli Piłsudski ma pewną armię, pewien potencjał, ja tutaj bym powiedział też, że jednak Narodowa Demokracja większą propagandę na Zachodzie robiła, ona większą rolę odgrywała w dyplomacji, natomiast dyplomacja Piłsudskiego raczej polegała na tym, żeby jego zaakceptować jako przywódcę w państwie. No i tego, co w przypadku Ukraińców chociażby w 1919 roku nie ma. No ta słynna rozmowa, prawda, między wysłannikiem, czy między Dmowskim a Piłsudskim w 19 roku, dlaczego nie popieracie w Paryżu kwestii ukraińskiej? Jak mamy popierać kwestię ukraińską, skoro walczymy o Lwów? Dwa różne podejścia. Kiedy polska delegacja przebywa w Paryżu i prowadzi pertraktację, jest jedną z 2 delegacji uznanych w czasie konferencji paryskiej, Ukraińcy wysyłają swoją delegację za czasów, kiedy Petlura dopiero dochodzi do władzy, kiedy już się obrady rozpoczynają, w styczniu. Mało tego, delegacja dociera do Wiednia, potem do Szwajcarii i dowiaduje się, że ich nie wpuszczą do Francji. Oni nie będą brani pod uwagę. Nie ma czynnika politycznego, który by lobbował. Oczywiście odegrają pewną rolę na czasie konferencji paryskiej, ale jest to już minimalna, nie taka, którą można byłoby brać pod uwagę wcześniej. Poza tym, pamiętajmy o tym, że Dmowski prowadzi swoją akcję od 17 roku. To już jest duży okres czasu, on nie jest sam. Jeśli zwrócimy uwagę na przykład na Paderewskiego, prawda? Paderewski, który jeden po Stanach Zjednoczonych w czasie wojny, występując na koncertach i po każdym koncercie mówiąc, że jest członkiem narodu, który walczy o swoją niepodległość. Paderewski, który jest znany, rozpoznawany, który ma w tym momencie za sobą pewien potencjał polityków. A Ukraińcy w tym momencie tak naprawdę zaskoczyli wszystkich, bo zaczynają budować państwo, którego się nikt nie spodziewał. To państwo, no niestety, ale powoduje, że bilans na wschodzie musiałby wyglądać inaczej. Imperium Rosyjskie nie będzie wyglądało w ten sposób. Politycy lubią status quo. A to nie zgadza się z tym, co miałoby powstać po 1919 roku. I to, że tak naprawdę krótko przebywa Petlura w Kijowie, to jest jeden z czynników, który się pojawia. Ale pamiętajmy, że te relacje polsko-ukraińskie mimo sojuszu też nie są do końca takie jednoznaczne. W historiografii nie mówi się do końca o sojuszu polsko-ukraińskim 20 roku, tylko sojuszu Petlura, czyli Piłsudski Petlura. To jest pewna deprecjacja tego porozumienia. Sprowadzają to się do 2 przywódców, którzy porwali się na coś, na realizację określonej idei. Uda się, komuś się uda. Jednemu się udaje, drugiemu się nie udaje, no ale jeszcze się trzymają razem. Jak długo będą się trzymać, wszystko zależy też od pewnych konstelacji politycznych, które się pojawią i to pokazują następne lata. Jeśli może jeszcze 2 zdania tutaj dodam, że warto zwrócić uwagę, potencjał mobilizacyjny tkwił w Galicji, ale Polacy bali się, że gdy Galicjanie pójdą do wojska, to wystąpią przeciwko Polsce, nie zgadzali się na objęcie mobilizacją Galicji ani Lubelszczyzny, czyli tej Kępszczyzny.
jedna sprawa, ale z drugiej strony te obawy były po części uzasadnione tym, jaką postawę wobec Sojuszu Piłsudski-Petlura zajął Jewchen Konwalec, dowódca wspomnianego już przez profesora Wysockiego Korpusu Strzelców Siczowych. Otóż zostaje on zwolniony z obozu po to, żeby zachęcić oficerów do wstępowania tych dawnego korpusu, do wstępowania do Armii Ukraińskiej. Jedzie do Pragi, tam jest zjazd wojskowych właśnie Korpusu Strzelców Siczowych, tam między innymi zostaje ogłoszone. Także tam jest po prostu myśl na tym, co dalej robić i jest, uważa się to za początek ukraińskiej wojskowej organizacji, która bynajmniej nie zamierza popierać Petlurę. To znaczy nie chcą popierać Petlurę, uważają, że za daleko poszedł, wchodząc w sojusz z Polakami. Także można powiedzieć, ten korpus, oficerowie tego korpusu, rada oficerska rezygnuje z wspierania Petlury, a to była, jak słusznie profesor Wysocki wcześniej wspomniał, jeden z najważniejszych składowych armii Ukrainy naddnieprzańskiej. No właśnie. No i jak Państwo pamiętacie, prawda, w konsekwencji bolszewickiej ofensywy idącej czerwiec, lipiec do sierpnia pod Warszawę, militarnie ta wojna będzie rozstrzygnięta na polach Warszawy. Rzadko się pamięta, zwłaszcza gdy o tym rozmawiam, to trzeba przypomnieć, że Armia Petlurowska, ta grupa Armii Petlurowskiej pod dowództwem generała Bezruczko zresztą broniła w tym czasie Zamościa, czyli walczyła po naszej stronie frontu jako, że tak powiem, normalna, regularna jednostka wojskowa. No a potem, prawda, po wygranej bitwie sierpniowej, po odrzuceniu bolszewików na wschód, przychodzi do rozmów pokojowych z bolszewikami najpierw w Mińsku. Właśnie wtedy się to rozstrzygnęło w Mińsku. No i polityka przechodzi w ręce tej frakcji parlamentarnej, bo, że tak powiem, te rozmowy w zasadzie są wyłoniona delegacja prowadząca rozmowy o zawieszenie broni. No to raczej właśnie są ci politycy parlamentarni, odgrywa tutaj dużą rolę Stanisław Grabski i oni rzeczywiście decydują o zawieszeniu broni, a potem będą ustanawiać takie preliminaria pokojowe, które de facto wykluczają Ukrainę. To na tym etapie następuje, że tak powiem, to, o czym panowie mówili przed chwilą, to znaczy ten sojusz Piłsudski-Petlura nie jest traktowany przez polityków parlamentarnych prawicy jako obowiązujący państwo. No i prawda, formalnie zostaną zaproszeni jako Ukraińcy do rozmów z bolszewików, przywiezieni przedstawiciele Ukrainy. No i mamy traktat ryski, który kończy tą wojnę. Jeśli chodzi o naszą, że tak powiem, historię własną, jeśli tak można powiedzieć, nasze tradycje, to pamiętamy oczywiście o tej wojnie 20 roku, pamiętamy o tym, jak ona się skończyła, pamiętamy i niewątpliwie to jest prawda, że ona utrwaliła byt niepodległego państwa ukraińskiego. Natomiast jeśli chodzi o problem ukraiński, no to go właściwie zamknęła na minus, można powiedzieć, prawda? Tu nie ma żadnego pola dla tego, co by miał robić Petlura, jakieś formy niekomunistycznej Ukrainy. Ukraina formalnie istnieje jako Republika Sowiecka, prawda? Właściwie zmierzając do końca tej naszej debaty i takiego podsumowania, czy panowie widzieliby, że tak powiem, żeby coś do tego po pierwsze dodać oczywiście, ale też i spróbować odpowiedzieć, no jaki to, że tak powiem, ten bilans będzie się okazywał dla dalszych biegów spraw polsko-ukraińskich, bo mówimy o tych sprawach ukraińskich mnóstwo, jak wiemy, zwłaszcza ostatnio, ciągle, codziennie. I to, co jest pewnym nieszczęściem w tej rozmowie, to jest to, że to jest dyskusja o bardzo bolesnych sprawach, ale też oderwana kompletnie od tego tła, znaczy od tego, o czym my mówimy w tej chwili, bo to jest początek tak naprawdę.
prawda, różnych późniejszych napięć, konfliktów, a i nienawiści. Cóż, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście wojna wykopała olbrzymi mur pomiędzy oboma społecznościami, bo oczywiście wcześniej też był ostry konflikt, ale to było jednak, można powiedzieć, mur krwi. 10 tysięcy zabitych Polaków, 15 tysięcy zabitych Ukraińców. I silne zmitologizowanie tego konfliktu, bo jeżeli badając później właśnie okres lat 40. i czytając na przykład wspomnienia żołnierzy UPA, na przykład jak oni do tego UPA trafili, to często jest tak, że zaczynało się od tego, że oni jako dzieci słuchali opowieści weteranów ukraińskiej armii galicyjskiej, jak to walczyli z Polakami na wsiach właśnie w II Rzeczypospolitej. I oni tym nasiąkali. Ci ludzie, właśnie weterani ukraińskiej armii galicyjskiej, byli takimi ludźmi, którzy byli bardzo z tego powodu poważani, jak często zwykle weterani wojny, byli stawiani za przykład, byli takimi liderami społeczności. I to, co oni opowiadali, na tę społeczność oddziaływało. I to się powtarza w różnych wspomnieniach. Także to pokazuje, że od takiej strony można powiedzieć, że ten konflikt tak naprawdę nie zakończyliśmy, zdobyliśmy Lwów, ale stworzyliśmy sobie olbrzymiego przeciwnika. Przeciwnika, bo zwrócę uwagę, że cokolwiek by powiedzieć o ładzie wersalskim, tak zwanym, czy niektórzy teraz mówią wersalsko-ryskim, nawet może i słusznie, to sytuacja, jaka znaczy po pierwszej wojnie światowej powstało wiele państw narodowych, ale Ukraińcy byli najliczniejszym narodem ówczesnej Europy, którzy nie mieli własnej państwowości, a takiej państwowości chcieli, więc w jakiś sensie była to mina podłożona pod cały system wersalski, do której później będą próbowały sięgnąć różne siły, ponieważ i Polacy wspierając petlurowców, i Sowieci wspierając różnego rodzaju aspiracje, czy poprzez Komunistyczną Partię Zachodniej Ukrainy, czy Niemcy wspierając różne ugrupowania galicyjskie, będą dążyły do wykorzystania sprawy ukraińskiej z różnym skutkiem i jego konsekwencje ponieśliśmy II wojnie światowej. Warto też zwrócić uwagę na jedną, moim zdaniem, charakterystyczną sprawę. Mianowicie po I wojnie światowej toczyliśmy walkę o różne granice z różnymi sąsiadami. Ale tylko w przypadku wojny z Ukraińcami stworzyliśmy panteon zwycięstwa w postaci cmentarza Orląt Lwowskich, który stał się symbolem symboli. W przypadku żadnej wojny, nie mówię o takich potyczkach z Czechosłowacją, ale nawet wojny z bolszewikami, nie stworzyliśmy analogicznego łuku triumfalnego, żadnego panteonu zwycięstwa. Ukraińcy jako ten wróg wewnętrzny, który wystąpił przeciwko Polakom, jako sąsiad, który zdradził mnie, jako był dodatkowo jeszcze upokarzany tym, że chcieliśmy go chyba, nie wiem, upokorzyć chciano go, pokazując, że to my panujemy nad tym Lwowem i ten Lwów będzie semper fidelis. Czy taka polityka była racjonalna? No tutaj oczywiście pytanie do Państwa, które powinniśmy sobie zadawać z perspektywy, to się stało wojną. Oczywiście być może byłaby efektywna, gdyby nie było 1939 roku, gdyby Polska nie utraciła swojej państwowości, gdyby sytuacja się diametralnie zmieniła. Także można powiedzieć, że z tej perspektywy, z jakiegoś takiego symbolicznej przemocy, symbolicznego zwycięstwa, może to było jakoś racjonalne, ale obróciło się przeciwko Polakom. I w jakimś sensie też przeciwko Ukraińcom, bo oczywiście korzyść z tego wyniosły, raczej wydaje mi się, z konfliktu polsko-ukraińskiego wyciągały i wyciągają inne siły. I ja tu chciałbym powiedzieć, że jeszcze wracając do samego Petlury, prawda, jego symboliki, która będzie funkcjonowała przez następne lata. Petlura znajdzie się w Warszawie, będzie mieszkał w Warszawie. Generał Bezruczko, tutaj wspomniany, jest pochowany na cmentarzu wolskim w Warszawie, tutaj się znajduje jego grób.
która do momentu, kiedy Piłsudski jest przy władzy, jeszcze znajduje jakieś swoiste oparcie, zaplecze polityczne. Kiedy w 1922 roku zmienia się ten układ, jeszcze przez kilka następnych miesięcy też przechowywany tutaj będzie mieszkał, potem wjeżdża do Budapesztu, później do Wiednia, a potem do Paryża. No, niecałe dwa tygodnie po zamachu majowym Petlura ginie w Paryżu. Zostanie, dojdzie do zamachu i zostanie zabity. Do dnia dzisiejszego toczy się dyskusja, jaka jest geneza tego wydarzenia. Z mojego punktu widzenia powiązanie tych dwóch wydarzeń jest logiczną pewną konsekwencją pewnej polityki. Bo nie jest, to nie jest tylko kwestia ukraińska, która się zjawia z punktu widzenia polityki radzieckiej w tamtego okresu czasu. Gruzini też tak samo są prześladowani, prawda, ścigani. Świadczy to o czymś bardzo istotnym. Petlura jednak jest symbolem 1926 roku określonych grup i postrzega się jego jeszcze cały czas jako ten jeden z najważniejszych, który w pewnym zakresie może kogoś zjednoczyć i ktoś musi go posłuchać. Tutaj pojawia się wątek czechosłowacki związany chociażby z osobą Konowalca i Korpusu Strzelców Siczowych. Większość byłych żołnierzy ukraińskiej armii galicyjskiej miała być nieprzyjęta do armii idącej na wschód. No niektórym się udało w różny sposób. Jego późniejszy bliski współpracownik Konowalca, Roman Suszko, poszedł w tej ofensywie, doszedł do Kijowa, potem wrócił. Ale też ogromna tragedia tej armii, która jest, dlatego że armia petlurowska dostaje się do zbrucza, przechodzi traktat ryski i pewna niewiadoma tego, co będzie z tymi żołnierzami. Ja niedawno czytałem wspomnienie jednego, który przebywał w obozie Wadowica, który mówił w ten sposób. No jak przyszliśmy przez tą granicę na zachód, to nie mieliśmy w ogóle chyba rozumu, że szliśmy na zachód, bo każdy myślał, że na parę miesięcy. I za moment konstatacja, i dobrze, że gośmy nie mieli, dlatego że tam byśmy najprawdopodobniej zginęli, nie przetrwalibyśmy. Ukraińska armia galicyjska, wycofując się na wschód, miała do decyzji albo w jakiejś formie przetrwać, albo być zniszczoną. Przemianowała się na pewien okres czasu na ukraińską Czerwoną Armię Galicyjską, a jak doszła do granicy rumuńskiej, to czym prędzej przeszła na drugą stronę. Do 1924 roku jeszcze jest ogromna rzesza byłych, czy jeszcze żołnierzy, prawda, ukraińskich, którzy funkcjonują. Część z nich w latach 20. uznaje rząd emigracyjny, czy też powiedzmy te centrum zagraniczne w Tarnowie Petlury, które funkcjonuje. Inna część w Czechosłowacji uważa, że dalej powinna pełnić pewną funkcję, tak na przykład, kiedy ze względu na niebezpieczeństwo agresji Węgier na Czechosłowację, ci, którzy przebywają w obozach internowanych w Czechosłowacji, mówią o tym, że staną do obrony państwa, aby można gdzieś tam, powiedzmy, było funkcjonować, to są 10 tysięcy, 20 tysięcy, prawda, jak się czasem używa takiego pojęcia, żołnierzy, którzy przyjdą na teren państwa polskiego. I z tym słynnym powiedzeniem, kiedy przyjeżdża Piłsudski, prawda, do byłych żołnierzy internowanych, prawda, w obozie, kiedy już wiadomo, co stało się tak naprawdę w Rydze i mówi, ja was panowie przepraszam. Taki symboliczny i ostatni akt, bo od tego momentu dzieje zaczynają się znów toczyć trochę inną drogą. Prawdą jest tak, że często w pewnych wydarzeniach odgrywa bardzo ważną rolę mit, ale on jest niekonsekwentny, chociażby tego potępienia Petlury w Galicji, które się będzie pojawiało. Dlatego, że trzeba tak samo było potępić ukraińską armię galicyjską, która przeszła na stronę bolszewików. To nie nastąpiło. Ale widziano w tym jakąś określoną koncepcję. No, gdyby też nie realne okresy międzywojennego, prawda, to ten mit nie odgrywałby takiej istotnej roli. Ja jestem zdania, że zawsze można się dogadać, tylko kwestie pewnych rzeczy, na które spojrzymy. Niech Państwo też zwrócą uwagę, w jaki sposób postrzegamy przeszłość. Albo negatywny, albo pozytywny. Negatywnym jest wtedy, kiedy mówimy o konfliktach, że między naszymi gdzieś tam, powiedzmy, narodami na przykład istniały wojny, prawda, walczyliśmy. Jedni wygrywali, drudzy przegrywali. Ale w tym wszystkim też jest element pozytywny. Petlura, który mimo wszystko, że będzie oskarżony o zdradę, to jednak jako polityk podejmuje pewną decyzję. Nikt nie wie, jak będzie wyglądała przyszłość, ale w tym momencie trzeba podjąć jakąś jedną racjonalną dla żyjących, dla przyszłych pokoleń.
Proszę Państwa, kończąc, tylko jeszcze parę takich uwag jakby w ramach tego posłowia, można powiedzieć, tej naszej dyskusji. Jak tu wspomniał Pan, jak był przewrót majowy w Moskwie, Stalin się bardzo zaniepokoił. Bardzo się zaniepokoił. Tu wiemy z książek, że to był niepokój, który trwał dobrych kilka lat, że prawda może nastąpić wznowienie wojny z Rosją, zjednoczenie znowu, prawda, Piłsudskiego z niepodległościowymi Ukraińcami. Właśnie zabójstwo Petlury jest tutaj, jak myślę, elementem reakcji Moskwy na tą sytuację. Ale też, co jest bardzo rzadko pamiętane, represje, które spadną na Ukrainie sowieckiej wobec żołnierzy, którzy wrócili, jacyś żołnierze wrócili, ci petlurowcy, nie wszyscy zostali na zachodzie, w Polsce, niektórzy wrócili do żon czy coś, no i będą wyaresztowani i wysyłani do łagrów, mordowani. Tak samo, że tak powiem, zacznie się intensywne działania w obrębie komunistów ukraińskich, czy no właśnie tak, no komunistów ukraińskich, czy komunistów polskich przybywających na Ukrainie, zwłaszcza to jest początek lat 30., kiedy tam nastąpią aresztowania pod hasłem właśnie, że to są na pewno polscy agenci, nawet petlurowscy agenci i ci ludzie zaczną tam po prostu być mordowani, no powiedzmy sobie oczywiście, jak ich aresztowano, ich zabijano. To jest w gruncie rzeczy początek w jakimś sensie tego, o czym zupełnie z innych jakby obrzeży słyszymy czasem słynnej akcji polskiej NKWD roku 37, no to ona jest właśnie tą drogą, do tego się dochodzi, prawda? Ona jest przejawem tego strachu, można powiedzieć, Stalina, jego aparatu, że to na pewno po tej wojnie, po tym sojuszu z Petlurą, Polska ma agenturę dobrze ukrytą w partii, w urzędach, w Armii Sowieckiej, w NKWD też, więc wszystkich trzeba wyłapać i wymordować. To w gruncie rzeczy jest to ciąg ostatni, jak i ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, no to oczywiście wojna, traktat ryski kończy sprawy, ale tak jak tu panowie mówili, otwiera ogromny problem. I oprócz tych wielkich spraw, o których już panowie wspominali, no właśnie stan rzeczy, no taki, że ludność ukraińska uważa się za okupowaną, bardzo utrudnia wprowadzenie różnych normalnych sposobów funkcjonowania państwa na tych terenach. Jeden przykład. Utrudnia przeprowadzenie wyborów samorządowych. One właśnie nie są przeprowadzane na tym terenie, no bo przecież wiadomo, że wtedy je wygra mniejszość ukraińska, prawda? Byli weterani, prawda, wojny ze strony ukraińskiej. No to na to państwo się nie chce zgodzić, żeby tam stanowiska w samorządach objęli Ukraińcy, to jeszcze Polsce wrodzy. W związku z tym się odracza, kombinuje, mianuje jakieś, prawda, erzace zamiast wyborów samorządowych i instytucji samorządowych. To jest jeden z przykładów, ale takich jest wiele. W gruncie rzeczy polityka polska jest zniewolona, jeśli chodzi o sprawę ukraińską, bo nie ma żadnego dobrego rozwiązania. Bo też właściwie, no faktycznie po stronie ukraińskiej, zwłaszcza w Galicji, nie objawia się taki nurt, który chcieliśmy, żeby się objawił, to znaczy taki kapitulacyjny, żeby powiedział, okej, my już będziemy lojalnymi obywatelami, prawda? No nie, prawda, tam są silne tendencje antypolskie, przypomina jest to, o czym profesor Pisuliński mówił, i to właściwie uniemożliwia jakąkolwiek, praktycznie biorąc długotrwałą politykę ugody. Jeżeli ona będzie realizowana, no to właśnie przez Józefskiego na Wołyniu, gdzie tam były te silniejsze grupy petlurowskie, a słabe grupy zachodnioukraińskie, które z nami prowadziły wojnę w roku 18-19. No ale też to, jak się wojna pokaże, okaże strasznie płytkie i w gruncie rzeczy nie pozostawi za sobą żadnych trwałych konsekwencji. Proszę Państwa, myślę, że to, cośmy tutaj mówili, jest strasznie ważne. Znaczy, jeżeli mamy stulecie niepodległości i takie spotkania będziemy, myślę, odbywać na różne tematy, to trzeba wiedzieć i trzeba pamiętać i mieć to stale w głowie także dzisiaj. Problem polsko-ukraiński może nie jest tak spektakularny w naszej tradycji narodowej, świątecznej i tak dalej, jak konflikty, przebieg zdarzeń z Rosją, z Niemcami, ale jest bardzo ważny, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, trwałość państwa i stabilność państwa.
I dlatego, że tak powiem, te sprawy i stosunki polsko-ukraińskie powinniśmy im poświęcać dużo uwagi. Jak tutaj mówił pan prezes Broszkowski, w Kikuryśmy poświęcali temu dużo uwagi, na ile to było można, bo też nie bez przyczyny do 89 to był jeden z najbardziej niecenzuralnych obszarów, jakie w ogóle sobie można wyobrazić. Tutaj nic nie można było praktycznie zrobić. Bo dotyczy on rzeczywiście spraw kluczowo ważnych, no a bardzo dla, prawda, imperializmu rosyjskiego niewygodnych. Jeżeli, że tak powiem, tam, gdzie ten imperializm rosyjski ma szansę wyciągnąć swoje macki i wpływy, no to zawsze będzie dążył do poróżnienia nas. I o tym też powinniśmy pamiętać. Dziękuję. Ktoś z państwa chce zabrać głos, to bardzo proszę. Proszę bardzo, pan Witkowski. Proszę państwa, zabieram głos dlatego, że znałem kogoś, kto znał Petliurę. Chcę najpierw przeczytać parę zdań z artykułu, z tekstu, który był poświęcony Stanisławowi Herbstowi, historykowi po wojnie, profesorowi na Uniwersytecie Warszawskim, i jeszcze dodam potem dwa zdania, już nie czytając tego swojego tekstu. Podczas wojny w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK Herbst zajmował się sprawami narodowościowymi, zwłaszcza ukraińskimi. Te zainteresowania przetrwały wojnę. W 1961 albo w 1962 roku byłem obecny przy kilkugodzinnej rozmowie profesora z Henrykiem Józewskim, przed chwilą to nazwisko tu padło już, który nie tylko dlatego, że przez wiele lat był wojewodą wołyńskim, ale miał dużo do powiedzenia na temat stosunków polsko-ukraińskich od pierwszej do drugiej wojny światowej. W rozmowie tej uczestniczył również Stanisław Czekanowski, którego domu, dodam tu od siebie, to był właściwie budynek w majątku na folwarku, specjalnie przeznaczony w tym celu dla gościa i jego towarzyszących mu osób. A więc tam w Kośminie koło Grójca mieszkał przez prawie rok Seven Petlura, kiedy po wojnie polsko-bolszewickiej musiał zniknąć z widowni politycznej. A to, czego nie napisałem w tym tekście, chcę dodać. Stanisław Czekanowski powiedział mi, kiedy Petlura już z Kośmina wyjechał, i potem są chyba te szybkie, następują te sprawy, o których mówił pan profesor Wysocki, że chyba już stamtąd pojechał do Budapesztu, bo nie pamiętam, jak to w chronologii się mieściło. Czekanowski był bardzo szybko potem w starostwie w Grójcu i starosta chciał z nim rozmawiać i powiedział: proszę pana, myśmy dobrze wiedzieli, kto u pana mieszka, ale żadnej akcji nie chcieliśmy podejmować. Dziękuję. Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy. Chciałem podziękować za zorganizowanie tego spotkania i za tą dyskusję, ponieważ właśnie widzę, że w takiej atmosferze mamy prowadzić debaty między ukraińskimi i polskimi historykami o trudnych, może mniej trudnych stronach naszej wspólnej historii. I no, ja dla siebie też odkryłem, że jaka jest dość skomplikowana i złożona ta historia lat 20., chociaż tutaj ona nie wywołuje takich emocji i na Ukrainie, i w Polsce, a wyobrażam sobie, jaka jest jeszcze bardziej złożona sytuacja z lat 40. na Wołyniu. I dlatego jest potrzebny taki spokojny, wyważony dialog, żeby każda ze stron mogła w spokojny sposób wypowiedzieć się i przedstawić swoje argumenty ku temu, żeby pamiętać o tym.
Ale mam tutaj takie pytanie, nawiązuje się trochę do tego, co pan profesor Fiszkiew powiedział pod koniec do obu panów profesorów. Czy są takie paralele? Bo ja widzę takie paralele z sytuacją, którą może nie w tej chwili mamy w relacjach ukraińsko-polskich i w sytuacji w ogóle w Europie Wschodniej, ale do której może doprowadzić taka atmosfera antagonizmu i tę paralelę z sytuacją lat 20., kiedy to Rosja tworzyła tą atmosferę, żeby izolować Ukrainę, mając na myśli i mając na celu przejęcia Ukrainy, a potem przejęcie innych państw. Bo Ukraina została okupowana przez bolszewików, no przez jakieś parę tam 10 lat dali możliwość, żeby przetrwały inne państwa, ale potem z nazistowskimi Niemcami podzielili te państwa po prostu. I czy nie jest tak teraz, że Rosja, która chce odnowić swoją wpływy przeoczyć z powrotem powiedzmy Ukrainę, która zechciała być państwem europejskim, czy tam dążyć do struktur europejskich, powrócić dalej do Imperium Rosyjskiego, wzmocni się i dlatego właśnie robi wszystko, żeby podzielić, wbić klin między Ukraińcami i Polakami, bo tylko jak w latach 20., tylko Polska mogła wystąpić i być takim partnerem silnym, żeby się przeciwstawić się bolszewikom i potem stworzyć takie warunki podziału i niepewności w Europie, żeby móc znowu stać się państwem imperialnym i wpływowym w tej części. Proszę Państwa, oczywiście możemy stworzyć paralele. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że jest takie powiedzenie, że wojskowi zwykle prowadzą poprzednią wojnę. I między innymi stąd się często błędy wojenne biorą z tego, że właśnie myślał takimi kliszami z przeszłości. Chociaż jestem historykiem, to oczywiście można dostrzec analogię współcześnie, bo rzeczywiście jest tak, że jest w jakimś sensie, był w latach 20. konflikt o rząd dusz. Jak to najlepiej chyba Timothy Snyder ujmował, pisząc właśnie w biografii Henryka Józewskiego i to wolne. I potem Jan Jacek Ruski, pisząc o tym, że rzeczywiście z jednej strony Polska w ramach polityki prometejskiej chciała pozyskać Ukraińców, właśnie popierała państwowość ukraińską, oczywiście za zbrucze. Trzeba zaznaczyć, stworzenie państwowości ukraińskiej nadal, zwłaszcza po przewrocie Piłsudskich. Od drugiej strony bolszewicy, Sowieci, potem komuniści sowieccy dążyli do tego, żeby pozyskać też poparcie Ukraińców. Między innymi w tym dostrzegałbym jeden z celów tak zwanej ukrainizacji. Ukrainizacja, która bardzo pomogła rozwoju ukraińskiej tożsamości, ukraińskiej narodowości, a przecież komuniści nie robili ją w tym celu, ale też również dlatego, żeby pokazać Ukraińcom mieszkającym po polskiej stronie granicy, że w państwie sowieckim mieliby lepiej. W pewnym momencie oczywiście Stalin się przestraszył, że te procesy narodowościowe poszły za daleko i postanowił właśnie je stłumić i zaczął zwalczać ukraińskość jako taką. W latach 30. w bardzo brutalny sposób, jak wiadomo, no wręcz ludobójczy. Ale w tym momencie, w latach 20. rzeczywiście był taki rząd dusz i można powiedzieć, że w jakimś pewnej analogii to bym dostrzegł w tym, że mamy do czynienia z tą rywalizacją, z tym próbą wpłynięcia na Kijów, czy przede wszystkim przynajmniej prorosyjskiego polityka, chociaż też można łączyć to z tym, że tak naprawdę spora część mieszkańców Federacji Rosyjskiej, Rosjan zwłaszcza, no uważa, że po prostu Kijów to jest częścią ruskiego mira i zgadza się tutaj z propagandą putinowską, ona jest bardzo silna, bo ona jest utrwalona tak naprawdę
od XVII, XVIII, XIX wieku. Że to było tylko dla nich jakąś, dla nich to jest pewna aberracja, to, że Kijów jest niepodległym państwem, bo to jest część ruskiego mira, to jest część Małorosja, która powinna być w granicach, a to, że nie jest, to jest tylko po prostu spisek złowrogich sił. Swego czasu to byli Polacy, Ukraińcy, Amerykanie teraz do tego dochodzą, którzy chcą się temu przeciwstawić i z takimi poglądami można się zetknąć, słysząc propagandę rosyjską, że tak naprawdę to jest spisek właśnie wrogich sił. I rzeczywiście tutaj bym się zgodził, że w jakimś sensie mamy trochę odtworzenie pewnych klisz lat 20. Chociaż bardziej nie tyle, że sytuacja się powtarza, ile bardziej, że propaganda chce właśnie tę sytuację w ten sposób przedstawić. Jeszcze tak nawiązując do tej kwestii, do tego pytania, może nie posługując się jakby faktografią, ale pewnymi takimi porównaniami, które istnieją. No, problem, który istnieje często w pracy historyka. Gdy zaczyna pracować nad jakimś zagadnieniem, to pojawia się istotna kwestia, kiedy to się zaczęło, kiedy to się skończyło. Kiedy pojawia się ten pierwszy problem, to zaczyna pisać genezę. I nagle okazuje się, że ta geneza powoduje, że nasza wiedza cofa się wstecz. No i pewne wydarzenia mają miejsce gdzieś tam wcześniej. Kiedy zakończył pisanie, to nagle dochodzi do pewnych przekonań, że to nie do końca był w tym momencie koniec. Kiedy zaczęła się pierwsza wojna światowa, kiedy się skończyła z punktu widzenia Polski? W listopadzie 1918 roku, a wojna bolszewicka, jaką ma konsekwencję tutaj, gdy na te wydarzenia spojrzymy? Niektórzy historycy, niektórzy politycy mówili, że druga wojna światowa jest kontynuacją pierwszej wojny światowej. Nierozstrzygnięte problemy dają o sobie znać. Jeśli cel pozostaje celem, to zmieniają się tylko metody. Jeśli celem jest Ukraina jako część pewnego imperium, to ona zawsze pozostanie celem do momentu, kiedy ona będzie właśnie tak definiowana. Ale metody będą zupełnie inne, bo czas nam przynosi zupełnie inne możliwości oddziaływania. I to jest taka jakby smutna konstatacja, ale związana też z zupełnie czymś innym. Nie tylko pewnej chęci posiadania czegoś, ale zrezygnowania z myślenia o tym, że chcemy posiadać. A to jest problem bardzo złożony. Niech Państwo zwrócą uwagę nawet nie na kwestię rosyjską i sposób postrzegania Europy Wschodniej z punktu widzenia Rosjan, dlatego że w tym myśleniu Związek Radziecki jest kontynuacją imperialnego państwa. Ale na przykład na Brytyjczyków. Czym jest Kenia dla Brytyjczyków? Był kolonią. Tam, gdzie kiedyś byliśmy. No, wychowały się w innym duchu pokolenia, które mogły dyskutować, przemyśleć pewne kwestie, no i podejść do tego zupełnie inaczej. Czy o tym obszarze, o którym tutaj mówimy, tym wschodnim, takie przemyślenia nie następują? Nie następują. Ja bym pozwolił sobie porównać to zupełnie na innym przykładzie. Jeśli Amerykanie dotarli do Wietnamu, to potem rozpoczyna się proces dyskusji na tym, co my tam robiliśmy. Mamy kolejne kinematografie, filmy, które pokazują, czy to jest czas akopolicy, czy polowanie na jelenia, prawda, które mówią o tym, że trzeba się rozliczyć z pewnego elementu. Jaki jest sposób myślenia o Afganistanie? Dziewiąta rota? Symbolika, mitu, prawda, tego, że coś tam robiliśmy. Co my tam robiliśmy? Kim tam byliśmy? Komu przynieśliśmy pokój? Ale musimy się z tego sposobu myślenia rozliczyć. Jeśli się nie zaczniemy w ten sposób zachowywać, no to niestety, ale to znaczy przed nami jeszcze długa droga. Ja bym na pytanie pana ambasadora odpowiedział tak, to znaczy sięgnę, przypomnę książkę, której niestety zapomniałem autora, jak on się nazywa, to jest polskie nazwisko, w Ameryce pracuje, napisał książkę o traktacie ryskim. Bożęcki. No, wyszła w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jest mało znana, a wszystkim Państwu rekomenduję, dlatego że autorowi udało się dotrzeć do tak ciekawych źródeł jak korespondencja Lenina, no tudzież tam Czyczerina, jego najbliższy, z delegacją sowiecką w Rydze. Jerzy Bożęcki. I to są świetne źródła i co z nich wynika? Co ten Lenin tam i Czyczerin pisze? W sprawach ukraińskich ustąpić nie wolno nic. Można tam w białoruskich coś.
Jeżeli będą, że tak powiem, Polacy obstawali tu spraw ukraińskich, to będzie wznowienie wojny. Ta korespondencja pokazuje, że dla bolszewików groźba niezależnej Ukrainy była zasadnicza i najważniejsza. I to się łączy oczywiście z tym, co panowie mówili. Groźba, czy fakt współpracy polsko-ukraińskiej trwałej, no tak samo, absolutnie blokujący możliwość odbudowy czy Czerwonego Imperium, jak chciał Lenin, prawda, rewolucji światowej i tak dalej, no czy jak potem będzie chciał Stalin budowy imperialnego Związku Radzieckiego, czy jak inni imperialiści Rosji, prawda, inne modele, ale cały czas Imperium Rosyjskie. W związku z tym, to możemy, widząc tą trwałość myślenia w tej materii, założyć jakby też i na współcześnie. Współpraca, porozumienie polsko-ukraińskie jest kością w gardle wszelkich imperialistów rosyjskich. I oczywiście, znaczy jeżeli by się udało doprowadzić do rozbicia między tymi dwoma narodami, no to pierwsza pójdzie na żer, że tak powiem, Ukraina. A to jest początek dalszej drogi rozwoju imperializmu rosyjskiego w kierunku Europy Środkowej. I to jest moim zdaniem alfabet polityczny de facto, który nawet nie jest jakąś tezą, to można udowodnić na podstawie trwałych linii myślenia imperializmu rosyjskiego. W związku z tym, no tak też trzeba patrzeć na to, co się współcześnie dzieje. To jest nieszczęście, mówiąc brutalnie, że mamy taki spór, taki konflikt i właściwie wszyscy powinniśmy myśleć o tym, żeby go zażegnać, bo wiadomo, że komuś bardzo na tym zależy, żeby on nie był zażegnany. Dwa słowa. Tak po ludzku zwykle patrząc, tak trudno nam Polakom się rozstać z myślą o polskim Lwowie, polskim Wilnie, gdzie mówiono po polsku. W Kijowie jeszcze pod koniec XIX wieku, jak wspomniałem, pan Krzykalenko, tylko 8 rodzin mówiło po języku ukraińskim. Jak Rosjanom się trudno rozstać, podejrzewam tak samo jak Polakom. Także po ludzku można to zrozumieć, natomiast oczywiście konsekwencje są niebezpieczne. Dziękuję, przepraszam. Ja też dołączę się do tych podziękowań pana ambasadora za zorganizowanie tego spotkania, ale pozwólcie państwo, że odwołam się do kilku takich akcentów, które tutaj wybrzmiały. Myślę, że swoją daninę odnośnie tego, co planuje, robi imperialna Rosja, już oddaliśmy. Natomiast pan profesor Pisuliński, ale wcześniej także profesor Wysocki zwrócili uwagę na ten aspekt polsko-ukraiński i mam kilka takich refleksji, bo pan profesor Pisuliński powiedział przed chwilą, że po ludzku można zrozumieć ten polski sentyment czy myślenie o Lwowie w kategoriach straty, traumy i powracającego obrazu. Ale mówimy też tutaj o pewnych koncepcjach politycznych. Nie wiem, czy pan profesor Pisuliński, czy pan profesor Wysocki wspomniał o tym okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy jednym z fundamentów po zdobyciu niepodległości był mit Orląt Lwowskich i budowy we Lwowie cmentarza chwały oręża polskiego. I całego tego, tej otoczki, tak, nie tylko sam cmentarz, ale literatura wspomnieniowa, szkoły i tak dalej. I mamy 89 rok, jednym z elementów odbudowy państwowości polskiej, jednym z elementów ogromnego zaangażowania państwa polskiego jest zaangażowanie we Lwów, w odbudowę cmentarza we Lwowie. Po ludzku, jak powiedział profesor Pisuliński, można to zrozumieć. Ale gdy patrzymy teraz w konsekwencji pewnego ciągu zdarzeń, no to rozpoczyna się od odbudowy cmentarza Orląt Lwowskich, a kończy się na tym, że w polskim parlamencie mamy posła, który był posłem sprawozdawcą nowelizacji ustawy o IPN-ie, który w jednym z wywiadów 2 dni temu powiedział, że Ukraińcy
to jest austriacki wymysł. Więc wydaje mi się, że w tej refleksji polskiej po 89 roku zabrakło takiego myślenia, jakie są skutki odradzania tego mitu kresowego. Ponieważ mój wykładowca w Uniwersytecie Gdańskim, profesor Stegner, zawsze mawiał, że ten maksymalizm endecki w dwudziestoleciu międzywojennym doprowadził do tego, że utracono polskie pozycje na terenach I Rzeczypospolitej, natomiast po 1945 roku mamy do czynienia z, znaczy działalność w dwudziestoleciu międzywojennym doprowadziła, że także utracono te tereny, które obecnie nazywamy kresami. I wydaje mi się, że to, o czym wspomniał pan ambasador, bardzo wiele współczesnych działań, symboli, haseł politycznych, tak naprawdę odwołuje się do tego okresu 18-20. I skutki, wiele wskazuje na to, że mogą być takie same, ponieważ zbyt wiele działań jest zorientowanych na wbicie klina pomiędzy Polskę i Ukrainę. I to, co się dzieje w kwestii symboliki obecnie, zostało zapoczątkowane pod koniec lat 80. I wydaje mi się, że brak tej refleksji, pamiętam kiedyś profesor Niecieja w dyskusji wokół cmentarza Orląt zadał takie pytanie. Jak by zareagowała strona polska, gdyby państwo niemieckie, korzystając ze swojej przewagi ekonomicznej, politycznej, zaproponowało odbudowę Panteonu na Górze Świętej Anny, na Annabergu, tak? Gdzie żołnierze Grenzschutzu niemieckiego walczyli z powstańcami śląskimi. Niemcy nigdy takiej propozycji nie wprowadzili. Podejrzewam, że teraz, gdyby którykolwiek z polskich polityków dokonał takiej analogii, to byłby rozpięty za porównanie cmentarza Orląt z niemieckim Panteonem na Annabergu. Natomiast coś w tym jest, na ile historia rzutuje na współczesną politykę. I w kwestii upamiętnień, symboliki lat 18-40, niestety ta symbolika działa przeciwko Sojuszowi Polsko-Ukraińskiemu i mamy tutaj każdego wręcz dnia dowody, tak? Dzisiejszy dzień przynosi informacje, jak na terenie Ukrainy doszło do jakiejś prowokacji. Wcześniej mieliśmy całą serię, która miała zbudować właśnie ten spór wokół symboli, a tak naprawdę spór, który doprowadził do tego impasu, którego jesteśmy teraz świadkami. Znaczy, ja muszę panie Piotrze powiedzieć, że nie jestem pewny, czy pan dobrym tropem idzie. To znaczy, mam wrażenie, że to jest, znaczy oczywiście ma pan rację, jak pan dobrze to, co pan mówi, to, czy to jest konfliktogenne tak do końca. Mam wrażenie, to było w pewnym momencie bardzo konfliktogenne, sprawa tego cmentarza. Natomiast to było zaadwiane i ten konflikt w zasadzie prowadził z Ukrainą Andrzej Przewoźnik, jak pamiętamy. Andrzej nie był endekiem, ja to dobrze znałem, on nie był endekiem. To jest właśnie ta tradycja raczej patriotyzmu Piłsudczykowskiego, czy nawet nie raczej, całkiem. I na pewno on nie miał tutaj, powiedziałbym tak, bo to teraz muszę, no Andrzej. On tak, on był otwartym patriotą, bez nacjonalistycznych żadnych skłonności, natomiast niewątpliwie był człowiekiem wychowanym w kulcie żołnierza polskiego. I to raczej szło w tą stronę. To znaczy, to nie było, to było takie przekonanie, że on walczył o to, że ci żołnierze, ci polegli, tak jak wszyscy żołnierze, powinni być nasi, powinni być wszędzie tam, prawda, upamiętnienie jak należy, ale to nie było związane z agresywnymi zamiarami jakby na przyszłość. To mogę powiedzieć na 100%, to znałem to dosyć dobrze. Natomiast oczywiście to jest, może być wykorzystywane w takim duchu, jak pan mówił, takim mobilizacyjnym i antyukraińskim,
Chociaż z drugiej strony, jak tak popatrzymy na tą narrację, która się rozwija, to ona nie ma w punkcie wyjścia Lwowa. Ona ma Wołynię na punkcie wyjścia. I to jest trochę też, mam wrażenie, oprócz samego charakteru, no dużo bardziej krwawego niewątpliwie tych wydarzeń wołyńskich i taki, powiedziałbym, no właśnie niemilitarne, bo tam jednak armie walczyły. No jakby to nie powiedzieć, chociaż to nie zawsze były armie w dosłownym tego słowa znaczeniu, no ale tak zostało uznane przez oba narody, że to będzie żołnierze, polegli żołnierze. Tu na tym Wołyniu to nie są żołnierze, są zwykli ludzie. I w związku z tym to jakby trudniej się pogodzić z tymi ofiarami, to zarazem bywa oczywiście rozgrywane bardzo mocno i ostro i brutalnie przez pewne środowiska kresowe. No i tylko tyle właśnie chcę powiedzieć, że ja nie jestem pewny, czy to łączyć tak się da. Mam wrażenie, że w Polsce, że tak powiem, nie ma jakiegoś takiego kultu, czy jakiegoś takiego szczególnego wzmożenia, jeśli chodzi o wojnę polsko-ukraińską rok 18-20, żeby wokół tego jakoś czczono specjalnie, czy akademia robiono, czy mundury jakieś szyto, to w zasadzie nie jest żywa tradycja. Znaczy, tak mi się wydaje, ja mogę się mylić, bo nie śledzę tego aż tak bardzo, ale mam wrażenie, że z tamtego czasu to się liczy jednak Bitwa Warszawska z bolszewikami. Reszta nie jest ważna tak bardzo. Danusia Kuroń, chcę coś powiedzieć. Ja po raz pierwszy w życiu nie zgadzam się z profesorem. No ale wolno. Tylko mikrofon. Nie masz, Andrzeju, racji. W tej chwili obserwujemy, jak w Przemyślu stworzono taką namiastkę Panteonu Lwowskiego nad rzeką, nad Sanem, na tle tego domu robotniczego zbudowanego ze składek ukraińskich kiedyś. I spod tego Panteonu Orląt Przemyskich, który jest w całości zbudowany na ornamentach lwowskich, bo to są te teksty, ta symbolika, te pieśni, wychodzą nacjonaliści polscy i oni są młodzi. I no tak, taki partajdak z chodniami w nocy i przechodzą koło w tym swoim pochodzie, przechodzą w takim strasznym pochodzie, prawda? Bo to jest... Dalej odwróć i tu troszkę do przodu. Ja. Tak. I w tym trzeba to zobaczyć po prostu. Trzeba to zobaczyć. Jak tego nie widzimy, to sobie nie zdajemy sprawy, jak daleko to się posunęło. I oni idą pochodem do miasta, do Przemyśla, gdzie chyba Ukraińców jest 3%, jeśli dobrze pamiętam. I przechodząc koło ukraińskiego domu, który z ogromnym trudem Ukraińcy odzyskali i starają się budować tam taki ośrodek kultury. Plują, krzyczą śmierć Ukraińcom. To wygląda strasznie i ja bym powiedziała tak, Przemyśl jest w tej chwili miastem frontowym i my musimy się tym zainteresować, bo przy tym podziale na sprawców, ofiary i świadków, to my na razie jesteśmy świadkami, ale jeżeli będziemy biernymi świadkami, jeżeli nie znajdziemy sposobu, żeby to zastopować, to będzie dramat. Jestem uczestniczką jako świadek, jako pokrzywdzona na wszystkich. Zaczął się proces pikulicki w Przemyślu w sprawie, tu w kiku powiem, napadu rzymskich katolików na procesję grekokatolików, bo tak to wyglądało. Byłam na tej procesji, jeżdżę na tę procesję, jestem świadkiem, widzę to. I teraz toczy się ten proces i tam ci ludzie, którzy są oskarżonymi, jako oskarżeni, mają prawo odmówić zeznań, co oczywiście pochwalamy, bo tak powinno być, oskarżeni muszą mieć prawo odmawiać wyjaśnień.
Natomiast my, świadkowie i poszkodowani, jesteśmy przez nich przesłuchiwani. I pytania są takie, jakiego jesteśmy wyznania my, jaki jest nasz stosunek do historii. Ja jestem pytana, ja byłam pytana, czy gdyby w mojej obecności ktoś profanował hymn Polski, to ja bym zareagowała. I tak dalej. I ci ludzie, których znamy, bo w akcie oskarżenia jest wszystko, ta cała wiedza o nich jest tam wyszczególniona, prawda? Tych 20 młodych mężczyzn, głównie chyba z klubu, jak mówił jeden świadek, który się na tym zna, klubu Polonia, Przemyśl i Stalowa Wola. Oni są absolutnie przekonani, że jeżeli ulicą idzie procesja i ludzie są brani w wyszywanki, prawda, czyli w koszule z kaftem krzyżykowym, to znaczy, że oni są banderowcami. I ich linia obrony jest taka, że jeżeli policja nie reaguje, to oni muszą. Oni są polskimi patriotami. Więc chcę powiedzieć, że sprawa posunięta jest bardzo daleko, a narracja w Przemyślu jest lwowska, dokładnie lwowska. Oni by tego, znaczy to tak, to na tych pieśniach, na tych książkach, na tej historii to tam idzie. I to się zaczęło i nie wczoraj, tylko już parę lat dobrych. To ja może zbiorę teraz kilka głosów i później panowie się ustosunkują, a wcześniej Marek Kieranowski. Marek Kieranowski, Sekcja Wschodnioeuropejska. Ja nie miałem myśli, ale w myśl tej dyskusji jeszcze jedną chciałem poruszyć rzecz, to co pani Danuta tutaj mówiła i pan Piotr. Wydaje mi się, że sprawy, te wydarzenia w Przemyślu i czy wydarzenia, które były w konsulacie polskim, bodajże w Łódzku, wydarzenia z ostrzelaniem polskiego konsulatu z granatnika w Łódzku, wydaje mi się, że mocodawcy tych wydarzeń, rozmawialiśmy kiedyś z panem profesorem o tym, nie są ani w Warszawie, ani w Kijowie, ani w Lwowie, ani w Przemyślu. Śpi kolego w myśli grobie, niech się Polska przyśni tobie. Czy nie można wyłączyć do głośników? Właśnie, może wyłączyć. Nie można wyłączyć. Niech pan zmieni kanał, mikrofon wzmacnia. A moim pytaniem, jakie było do panów tutaj panelistów, to byśmy się myśl takie sprawy, że historia z nauczycielką życia. Czy z tych wydarzeń, które były w roku 19-20, nie możemy się doszukać pewnych analogii, które... Zabroń! Zabroń! Trzeba wyłączyć. Czy z tych wydarzeń, które były właśnie w latach 18-19-21, nie można się odnaleźć pewnych analogii do tego, co się dzieje w tej chwili. My jako PIK, który zaangażowany jest w pomoc Ukrainie, szczególnie w pomoc poszkodowanym, wiemy doskonale, że tam nie ma dnia na wschodzie, żeby ktoś nie zginął. To nie jest tylko wojna hybrydowa, tak jak tygodniem temu tutaj rozmawialiśmy. To jest wojna na ostrą broń, która tam się toczy i to, co marszałek Piłsudski mówił właśnie na temat idei stworzenia sanitarnego kordonu zaprzyjaźnionych państw, który oddzieli Polskę od Imperium Rosyjskiego, to czy to w tej chwili się też nie dzieje i my też w tej chwili nie korzystamy z tego, że ci ludzie giną za nas, prawda? I czy nie możemy doszukać się pewnych analogii i umieć z tego wyciągnąć wnioski? Ja Czerwiński, jedno słowo. Jestem chyba jedynym tutaj wychowany na kresach przedwojennych, bo przez pana Stalina się urodziłem w Anglii i wychowałem się wyłącznie wśród kresowiaków, którzy tam zostali, oczywiście drogą naszą przez Rosję. Dwie uwagi. Co to uwagi? Pan przyjdzie na środek. Tak. Co to uwagi, co to do polskiego triumfalizmu? Proszę państwa, w ogóle nie było innego zdania wśród moich rodziców przodków. Gdyby ktoś wspomniał, że Lwów nie jest i nie zawsze nie był i zawsze nie będzie polskim miastem, dostałby
w ogóle ostracyzm społeczny. Wów był polski, wów zawsze był polski. I tak niestety, przedwojenne pokolenie lwowiaków, czy kresowiaków, skąd mój ojciec pochodzi, myślało, więc nie wiem, czy można było inaczej wychować, czy inaczej myśleć w okresie międzywojennym. No, na szczęście, no nie na szczęście, to pokolenie odeszło. Mój ojciec dzisiaj miałby 107 lat. I drugie pokolenie, moje pokolenie i wnuków, to już zupełnie inaczej na to patrzy. A co pani tutaj zaznała w Przemyślu, ja widzę w Anglii, to nie jest coś lwowskiego, to jest no niestety taki przykry nacjonalizm, który wychowuje się wśród naszej młodzieży z pewnych przyczyn, których ja nie będę wnikał. Na cmentarzu lotników polskich w Midlandach, w Newark, mamy dzień zaduszny co 2 listopada, czyli po bliską niedzielę. Dzień zadumy, to już ma miejsce od czasów nawet wojny, co roku setki, nawet tysiące ludzi przyjeżdżają. Teraz młodzi ludzie z Polski tam przyjeżdżają. Chwała im, bardzo dobrze. Tylko niestety przyjeżdżają z szalikami swoich klubów sportowych, wywieszają te szaliki na płocie cmentarnym. Był czas, kiedy race odpalali i potem jakieś tam głośne okrzyki, chwała bohaterom i tak dalej, co na cmentarzu swoich rodziców raczej nie robią. Więc ja myślę, że te, co tutaj pani mówiła o lwowskim myśleniu, to jest po prostu obrzydliwy nacjonalizm, który niestety wśród pewnych młodych ludzi rozpowszechnił się, nie tylko w Przemyślu, ale wśród tej nowej emigracji w Anglii, w Londynie czy w Midlandach, który widzimy. Ale panteon został przeniesiony z cmentarza Orzechowskiego. No tak, to na pewno, to nie pomaga dobrym stosunkom. No, to musimy jakoś walczyć, jeśli chodzi o edukację młodych ludzi. No i tutaj naprawdę państwo, ja nie wiem, jak do tego państwo nasze powinno podejść, ale chyba nie ma na razie dobrej do tego strategii. A jednym z poważnych organizatorów jest człowiek, który jest posłem polskiego parlamentu. To coś, co jeszcze niedawno by było niebywałe. No to jest idiota, no i koniec. O, no, niekoniecznie. Tak, można zadać pytanie, właśnie do wszystkich trzech panów profesorów. Chodzi mi o pewnego rodzaju otoczkę i narrację. Bo tak, no nie jestem historykiem, ale przeglądam pewne rzeczy. Więc mówimy o latach 20. i mówimy o latach 40. Natomiast były lata 30. i tutaj właściwie poza pewną publikacją więzi i paroma zdaniami w filmie Wołyń nic nie ma. Ja właściwie nic nie wiem, co się wtedy tam działo. Tam Polska była. Jaka ona była? Służę książka Józefa. Proszę pana, no nie mówiliśmy, bo nie możemy o wszystkim, byśmy nie wyszli do jutra. Lata 30 są bogate wydarzenia, prawda, ale tam na wschodzie, rozumiem, że ten wątek trzymamy się, już nie mówimy, co się w ogóle działo, prawda, że Hitler, że Stalin, że Wielki Ból, ale żeby się trzymać tych terenów, no to się działo dużo, no powiedzmy, że zaczyna się 30 rok, to jest wielka taka rewolucja trochę ukraińska, prawda, palenie tych żniw, nie żniw, początek realności stogu, początek, wielka pacyfikacja polskiej policji, te słynne tulipany, prawda, czyli kobiety wieszane za nogi, okropne rzeczy, nie krwawe, ale takie okropne. A u nas Brześć, prawda, zamknięcie posłów w Brześciu, no, tam ukraińskich posłów też zamknięto w Brześciu. A po drodze mamy mnóstwo rzeczy. Mamy, że tak powiem, zamach na Hołówkę, potem mamy zamach na Pierackiego, rozwój banderowski frakcji ONU, mamy, że tak powiem, polski nacjonalizm, mamy polski ONR, mamy mnóstwo rzeczy, okropny antysemityzm na uczelniach. To są różne zjawiska, ale zazębiają się przecież. Więc to jest oczywiście temat bardzo ważny, lata 30. dość smutny, no ale to by było na osobną rozmowę, więc nie mówiliśmy, że tak powiem o wszystkim. Ja bym powiedział tak, znaczy tutaj panowie powiedzieli, czy państwo właściwie, państwo powiedzieli oczywiście rzeczy ważne, smutne, dotyczące bardziej spraw bieżących, aktualnych niż tego kontekstu dawnego.
No tak, no, no co tutaj możemy odpowiedzieć? Znaczy, nacjonalizm jest rzeczą okropną. Zawsze w klubie, we wszystkich tych dyskusjach, jak tylko tu pierwszy raz przyszedłem, miałem 20 lat, zawsze byliśmy i słyszałem głosy, że nacjonalizm jest rzeczą złą, niegodną chrześcijanina i prowadzącą do nieszczęść. To, że obecnie mamy taką ekspansję wulgarnego nacjonalizmu, nawet tak powiem, bo nawet nacjonalizm, który już jest złem, to są tacy nacjonaliści, z którymi jeszcze można rozmawiać, jeżeli oni są inteligentni, opierają się o jakieś koncepcje. A tu mamy do czynienia z taką falą chamstwa po prostu, nacjonalistycznego chamstwa, z którym nie ma w ogóle rozmowy, bo oni w ogóle nie są zainteresowani żadną rozmową o czymkolwiek. To jest bardzo groźne i nie daj Boże, może to prowadzić do rozlewu krwi. A z drugiej strony, no to co już żeśmy mówili tutaj w gruncie rzeczy, no niewątpliwie, oprócz tego, że ten rodzaj nacjonalizmu, który Danusia wymienia w Huroni i pan wspomina z innej szerokości geograficznej, to ma on, że tak powiem, jakąś bazę kulturową, której my nie jesteśmy w stanie do końca rozpoznać, bo nie jesteśmy w stanie nim funkcjonować, bo myśleć tymi pojęciami. To jest, że tak powiem, coś nowego, co powstało i co się rozwija na emocjach właśnie piłkarskich, stadionowych, podwórkowych, drużyn konkurencyjnych, to nikt z nas, no jednak, że tak powiem, klasy ludzi wykształconych takimi kategoriami w ogóle nie rozumuje. Właściwie stąd też i mamy problem, żeby z nimi się zmieszać, bo oni w ogóle, oni nas ignorują, w ogóle uważają za ludzi nie z tej ziemi, a my ich, nie mamy żadnego do nich dotarcia. Ja nie wiem, jak to będzie. Mówiąc szczerze, jestem przerażony, jeśli chodzi o ten stan kultury, bo on nie dotyczy tylko spraw międzynarodowych, on dotyczy tak samo spraw wewnątrz Polski, czy wewnątrz innych krajów. Są ludzie, z którymi nie ma rozmowy. A oczywiście to, co mówiliśmy tutaj przed chwilą o obcych inspiracjach podniecających różne napięcia, no to chyba to trzeba powstrzymać to, co było powiedziane. No oczywiście, że tak. Tam się toczy wojna na wschodzie, to jest prawda. Wszyscy już zapomnieli u nas na tam. Był taki czas, że prawda, wszyscy żyliśmy tym, że tam się toczy wojna w tym Donbasie i codziennie były sprawozdania w telewizji i były jakieś, była potrzeba, żeby się wobec tego odnieść. No ale tak jak to bywa w naszym ludzkim życiu politycznym, im to dłużej trwa, to się staje coraz bardziej oczywiste, no, że w Donbasie wojna, w Syrii się toczy wojna, też już się przestajemy tym zajmować. A krew się leje, tragedie się dzieją. I powiedziałbym, że w tej myśli tutaj Warga Kielanowskiego coś jest. No to znaczy, warto się na tym zastanowić, czy to, że tam Ukraińcy nie giną, nie toczą wojny, walki, prawda, nie próbują powstrzymać tych wszystkich, prawda, zielonych ludzików, jak się to mówi, to dzięki temu, że tak powiem, jeszcze tutaj jest spokojniej. Być może, jak powiem, gdyby Ukraina tego nie wytrzymała, byśmy byli w innym świecie już dzisiaj. Bo widzimy, że tak powiem, agresywność niesamowitą ze strony tych sił, które jakby stoją za tymi działaniami, prawda? No i nawet w Syrii, no przecież, to słyszymy w wiadomościach, prawda? Że mniej więcej tacy sami, co tam walczą, ze strony rosyjskiej w Doniecku, to pojawili się nagle w Syrii, prawda? I Amerykanie ich spowodowali. Jest wielkie halo, że nagle rosyjscy ochotnicy zginęli w Syrii, których tam nie ma. No przecież widać, jakimi to jest metodami rozgrywane wszystko. I to jest oczywiście świat bardzo niebezpieczny. I pytanie oczywiście, co my, prawda, nie mając wpływu przecież na wielką politykę światową, to nie od nas zależy, czy możemy zmienić ten trend. No ale zawsze coś, jak uczyli nas nasi mistrzowie, jak uczył Jacek Kuroń, jak uczyli inni, prawda? No przynajmniej coś możemy, po pierwsze nie zaszkodzić.
powinniśmy dbać, żeby nie zaszkodzić. A po drugie, że tak powiem, tam stawiać tamy złym tendencjom, gdzie mamy na to szansę. No i w takim duchu też, myślę, ta dyskusja miała miejsce, prawda? Żeby, że tak powiem, budować, nie, to jak tu była mowa, nie dopuścić do zerwania mostu i racjonalizować konflikty, problemy, spory, bo wszystkim można tak naprawdę mówić, ale jakim językiem, przy użyciu jakich pojęć i bez, że tak powiem, emocji, które mają obrazić partnera rozmowy. Jeżeli o tym pamiętamy, no to jesteśmy w stanie mówić o naprawdę trudnych problemach. Jeśli można, tutaj jest szereg kwestii poruszonych, nie wiem, czy jest dobrze zapamiętałem wszystkich, których ja bardzo podziwiam tą wspólne panikidy, które odbywają się w Przemyślu. Myślę, że jako obywatela bardziej niż nawet niż jako historyka, moim marzeniem byłoby, żeby 1 listopada 2018 roku oczywiście, 1 listopada we wszystkich kanałach telewizji polskiej, zarówno publicznej, jak i prywatnej, pokazywano, jak polska i ukraińska delegacja składają wieńce na grobach zarówno Orlą Lwowskich, jak i Strzelców Siczowych. Bo to już było raz, robiliśmy to. Tak, ja wiem, czy ostatnio, jak minister Waszczykowski był ostatnio, to nie wiem, czy zajrzał na cmentarz ukraiński Strzelców Siczowych, ja nie wiem, możliwe, że był. Ale w każdym razie, ja nie słyszałem o tych mediach. To jest wielka, moim zdaniem, jeżeli chcemy przepracowywać, bo cmentarz Orlą Lwowskich, czy ten Panteon, to jest pewnym zabytkiem oczywiście. Już się stało, ale możemy spróbować przepracować to tak, jak robili Francuzi z Niemcami, czyli wspólnie pod Werdeą świętować hekatombę, nieporównywalnie większą, bo oni tak naprawdę dużo więcej zabili siebie nawzajem niż Polacy z Ukraińcami. Chyba nawet kiedykolwiek są ze strat pod Werdeą, a jednak przyjeżdżają teraz i wspólnie składają wieńce i kwiaty. I żeby to właśnie w tym duchu edukować, bo mi się wydaje, że to jest kwestia też edukacji młodego pokolenia. Chyba coś przez ostatnie 30 lat zawaliliśmy. Ja się przyznaję uczciwie, że też w jakimś sensie, no bo uczę nauczycieli, którzy potem uczą w szkołach być może. Nie mówimy, co to jest naród, w jaki sposób powstał, jaka jest konsekwencja idei narodowych, nacjonalizmu. Tego nie ma w programach szkolnych. Natomiast jest cały czas pewien punkt widzenia, który jest, można powiedzieć, słania sprawa polska, ale który jest w edukacji właściwie wszystkich sąsiednich narodów. To jest problem ogólnoeuropejski. Mianowicie, że patrzymy o sukcesach polskich, o porażkach polskich, o polskiej wojnie i tak dalej. W Rzeszowie, akurat tam, gdzie mieszkam, jest świętowany Leopold Niskula. Największy bohater z czasów właśnie wojny polsko-polskiej, z czasów wojny właśnie tego 18 roku PO, jak współpracownik Piłsudskiego, najmłodszy pułkownik po wieku 20 lat. I mówi się, że zginął w obronie Polski. Gdzie zginął w obronie Polski? Na Wołyniu, w Torczynie, walcząc z oddziałami Ukraińskiej Republiki Ludowej, która rok później była sojuszem. W dodatku, będąc wcześniej w POW, w 18 roku, w imieniu Piłsudskiego zabiegał o współpracę polsko-ukraińską. Więc wydaje mi się, że ten Torczyn to dla niego tragedia. Zginął w wojnie, która była niepotrzebna. Zginął niepotrzebnie i trudno mówić, że w obronie ojczyzny, bo pytanie, czy tam na tym Wołyniu zagrażano jakoś ojczyźnie Polski, gdzie mieszkało kilkanaście procent jednak ludności mówiącej w języku polskim. Jeżeli my w ten sposób przedstawiamy naszą historię, to potem nie dziwmy się, że tacy nacjonaliści rodzą się wychowani w kulcie triumfów, potęgi. Przecież najlepiej było wtedy, kiedy Polska była największa i odbywała zwycięskie bitwy, jak wiadomo, a najgorzej wtedy, jak była pokonana i myśmy przegrywali. Przecież to jest takie spojrzenie trochę kibiców. W tym momencie, moim zdaniem, nie dojrzałe w jakimś sensie. To jednak się poddajemy mimowolnie. Przepraszam za to, były trochę patetyczne. Ale to wszyscy, to nie tylko Polacy, Ukraińcy, Rosjanie też w gruncie rzeczy. No, Anglicy. No. I Anglicy pewnie też. No, kilka wojennych, moim zdaniem, co najmniej dwie wojny światowe, o tym znakomicie świadczą, że w ten sposób cały czas postrzegamy rzeczywistość, że najważniejsze, żeby dla nas było lepiej. Nie szukamy jakichś wspólnych celów, które moglibyśmy zrealizować jako pokojową, którym wszystkim byłoby dobrze, tylko żeby naszym było dobrze. By nasi byli górą. I dlatego nam jest potrzebna edukacja ukraińska.
Ja myślę, że do tego wątku edukacji warto nawiązywać się, to bardzo często oczywiście, ale chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii związana, to w pierwszym pytaniu się tutaj było, o tym, że tam na wschodzie toczy się wojna. Myślę, że trzeba było to nawet trochę inaczej sformułować, ponieważ my mówimy, że tam się toczy wojna, tam jest linia frontu. Wojna toczy się na zupełnie innych obszarach i mamy całe zaplecza, które być może pracują na jedną bądź drugą stronę. I ta wojna tak naprawdę nie dotyczy tylko tego, tam, czy tam strzelają, tam strzelają, tam się zabijają, ale ktoś jeszcze inny w tej wojnie w innym miejscu uczestniczy. Na przykład będzie pomagał. Większość z nas, prawda, zna jakieś piosenki, ale to już było. Niestety nie wiadomo, czy nie wróci. A jak wróci, nie wiadomo w jakiej postaci, czy będzie łagodniejszy, czy będzie gorszy. Odpowiedzi na to też nie możemy udzielić. Dlaczego? Tutaj pan profesor mówił o pewnych cechach osób, które występują z określonymi hasłami agresywnymi. Ja myślę, że wielu z nas pamięta wiersz Szymborski, który ma tytuł Nienawiść, który opisuje właśnie o czymś, mówi o czymś, co jest nowe, a rodzi stare. I jeśli tego nie będzie, to nie będzie innych konfliktów. I jeśli to porównamy z zupełnie innymi hasłami, kiedy mówimy o tym, że jesteśmy częścią jednej wspólnej rodziny, kiedy funkcjonujemy w jakiejś określonej wspólnocie, to tej wspólnocie dyskutujemy i czasem się kłócimy, ale jeśli się schodzimy, to tak jest rodzina. Jeśli nie, to niestety mamy negatywne tego następstwa. Niestety faktem jest, że nacjonalizm pojawił się w nowej formie, nawiązując do określonych hasłów w przeszłości. My tutaj mówimy o kwestiach relacji polsko-ukraińskich. Natomiast pamiętajmy, że w wymiarach nawet polskich to jest jeszcze szereg innych obszarów, na których on się objawia. Możemy mówić tutaj o wielu przykładach poszczególnych grupach narodowych, które nie jednej, nie dwóch, nie trzech, tylko w większym wymiarze. Możemy mówić o kwestiach polsko-żydowskich, które się pojawiają. Możemy mówić o kwestiach polsko-białoruskich, o polsko-litewskich, które też są mniejszym, większym zakresie, one funkcjonują. I to, co pani powiedziała, mówiąc o Przemyślu, jeśli tam nie pojedziemy, nie zobaczymy, to nam się wydaje, że ten świat nie istnieje. Proszę powiedzieć do państwa tak jak w filozofii Perdysiusza. On mówi, że istnieje to, co widzimy. Nieprawda. Istnieją również rzeczy, których nie widzimy, które gdzieś funkcjonują i inni są ich świadkami. I naszym zadaniem, no, tak, którzy uczą, prawda, jest właśnie mówienie o tym, żeby inni chcieli to usłyszeć i tak naprawdę zaakceptowali pewien przekaz. A to jest rzecz bardzo skomplikowana. Jeśli tego nie osiągniemy, to w zasadzie osiągniemy inny problem. Poniesiemy porażkę pedagogiczną związaną z wychowaniem określonego pokolenia, które będzie budować nową rzeczywistość w oparciu o określone mity, które zagrażają, no, nie są nośnikiem tych idei, do których się tak naprawdę odwołujemy. Pan profesor powiedział o tym, że nacjonalizm wchodzi w konflikt z chrześcijaństwem. Tak, nacjonalizm nie jest zgodny z chrześcijaństwem. Są zupełnie inne nurty do innych wartości odwołujących się i sobie zaprzeczające. Zupełnie co innym podstawą funkcjonowania czegoś takiego. Następna kwestia to jest bardzo istotna, o czym warto nie zapominać. Ideo nacjonalizmu jest walka. Nie można dopuścić do tego, że będzie cały czas funkcjonował, dlatego że będzie po jednym wrogu szukał następnego wroga. Jeśli trzeciego pokona, to będzie szukał czwartego. To czasem jak pewna idea, która się rodzi, tak imperialna, prawda? Ja mówiłem o tej imperialnej idei w przypadku Brytyjczyków, ale wiecie Państwo, stwierdzenie doszło do tego wniosku, że Ukraina była kolonią, to jest duży sukces. Rosjanie nie myślą, że Ukraina była kolonią. Ukraina była częścią ich imperium. Nawet jeszcze do tego etapu tutaj nie dobrnęliśmy. I to jest kwestia tego, żeby nasze pokolenia były mądrzejsze, te pokolenia wcześniejsze. Bo problem polega, wiedzą Państwo, na tym, że mamy taką sytuację, że politycy uczą wykładni historii. I historycy słuchają, co mówią politycy. Kiedyś w dziejach mieliśmy takich wybitnych przywódców, którzy mówili, że to językoznawcy. Językoznawcy słuchali, prawda, i potem dostosowali do swoich norm. I to jest pewien tragizm sytuacji, w której jesteśmy świadkami. Dziękuję. Proszę Państwa, kończymy. Wnioski są niejednoznaczne i niekoniecznie optymistyczne. No niestety historycy są rzadko słuchani przez a już chyba dzisiaj szczególnie. No cóż możemy, zamykając to spotkanie, wiele już nie powiem, wszystko powiedziałem wcześniej. Myślę, że warto, żebyśmy się spotykali w jakiś czas, dyskutować.
dyskutować o tym i innych problemach bolesnych. Mamy to stulecie niepodległości, prawda? Więc spróbujmy mu poświęcić uwagę taką, jaka się należy. To znaczy, żeby się na tym zastanowić, a nie tylko wykrzyczeć i pomachać flagą. Na dalsze debaty, które będziemy odbywać tutaj w klubie i w innych miejscach, na pewno serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Dziękuję bardzo.